30 dzień października 2021 roku, data historyczna, jeśli chodzi o telewizję Rekord TV i transmisję z meczu trzeciej ligi. Czegoś takiego w historii jeszcze nie było, bo my, drodzy Państwo, jesteśmy na Malcie. Tak, to nie przypadek, chociaż widzą Państwo obrazki ze stadionu przy ulicy Startowej w Bielsku Białej, a to dlatego, że po prostu jesteśmy tutaj na turnieju Ligi Mistrzów z udziałem Rekordu Bielsko Biała, ale tego futsalowego. Trwa ten turniej, ale my dzisiaj dzięki łączom internetowym, dzięki sprawnie działającej ekipie Rekord TV możemy przenieść się właśnie do Bielska na spotkanie w ramach trzeciej ligi grupy trzeciej, czyli grupy śląsko-polskiej. Rekord Bielsko-Biała, Górnik 2 Zabrze, więc rezerwy Górnika na ten mecz zapraszają, tak jak wspomniałem, ze środka Morza Śródziemnego. Bogusław Matloch i Rafał Kędzior. Trzeba przyznać, że pogoda w Bielsku co najmniej taka jak tutaj, a w zasadzie nawet wiemy, że przez cały tydzień była lepsza. Mamy nadzieję, że będziemy się dobrze słyszeć i że za moment będziemy świadkami dobrego, ciekawego spotkania, bo tak w historii rywalizacji tych dwóch zespołów było, że zawsze było ciekawie, że zawsze było sporo bramek. Ostatni mecz tutaj na stadionie przy ulicy Startowej, jeśli chodzi o te dwa zespoły, to zwycięstwo ekipy właśnie Górnika 2 Zabrze 3-2. No tak, patrząc na ten kolor pięknej zieleni i to, co mamy za oknem, myślę, że kontrast jest tutaj aż nadto widoczny. Na pewno tej zieleni nam brakuje i emocji dzisiejszego spotkania. Zdecydowanie tak. Za moment przedstawimy zestawienia obydwu zespołów. No wiemy, że jeśli chodzi o zespoły rezerw, to często ta fluktuacja, te zmiany w składach następują. Jeśli chodzi o zespół Rekordu, to też dzisiaj można powiedzieć, że w składzie kilku zawodników, których znamy z rozgrywek trzeciej ligi, też brakuje. Natomiast żeby tutaj przejść no dosłownie do tego, co za moment zobaczą Państwo na ekranie, no to musimy poczekać jeszcze, za chwilę przedstawimy zestawienia. No, widzimy, że są już piłkarze Górnika Zabrze, oni się na czarno. W bramce numer 1 Klaudiusz Mazur, numer 4 Kamil Surowiec, numer 5 Krzysztof Wingralek, numer 7 Arsen Chrosu, 9 to Krzysztof Kiklajsz, numer 10, Peter Juritka. Krzysztof Kiklajsz jest kapitanem zespołu Górnika. Daniel Liszka, numer 11, 14 Jakub Okaj, 18 Tomasz Pranica, 19 Dawid Szkudlarek i 21 Mateusz Pawlak. To zespół trenera Piotra Gierczaka. Jeszcze mamy także zawodników, których trener ma do dyspozycji, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych. Tymczasem Rekord Bielsko-Biała dzisiaj w białych koszulkach, ekipa Dariusza Mruska. W bramce Krzysztof Żertka, numer 1, numer 5 Mateusz Madzia, 6 Tomasz Nowak, numer 8 Seweryn Caputa, 9 to Marcin Wróbel, 16 Kamil Żołna, 18 Kacper Kasprzak, numer 20 Szczepan Mucha, 27 Bartłomiej. Te składy są stabilniejsze, no i to pokazuje, zresztą sama tabela o tym mówi, że te drugie zespoły wyglądają zupełnie inaczej. To są solidne zespoły, bez takiej rotacji w składach. Już za moment rozpoczniemy to spotkanie. Sławomir Smaczny z Bytomia jako sędzia główny zaraz da znak, sygnał do rozpoczęcia tej rywalizacji. Grzegorz Szymanek i Szymon Janicki to arbitrzy asystenci, którzy dziś będą pomagać na liniach. No i Krzysztof Kiklajsz, a więc kapitan zespołu rezerw Górnika Zabrze, jeden z bardziej doświadczonych graczy w tej ekipie, zawodnik, który ma za sobą występy w piłkarskiej ekstraklasie. On rozpoczął, ale w pierwszym ataku widzimy Bielszczan, widzimy Rekord Bielsko-Biała. Przejmuje jednak piłkę zawodnik Górnika. No na pewno to ciekawe spotkanie. Mam wiele osób, czasami młodych, które mają szansę zaistnieć i z dużą uwagą obserwuje się takie mecze. Zawsze tych zawodników po stronie Górnika, no wiadomo, i Rekordu, pojawia się tych twarzy nowych coraz więcej. Popatrzmy. Górnik Zabrze nie najlepsze, jednak było to przyjęcie i ta piłka już opuściła plac gry. Peter Juritka, on przedzierał się, zdobywca bramki w ostatnim meczu z Zagłębiem 2 Lubin. W sumie ten pochodzący ze Słowacji gracz ma na swoim koncie 2 trafienia, numer 10 na koszulce tego gracza. Rekord na pewno ma spore ambicje, jeśli chodzi o przebieg tego sezonu. Popatrzmy, jak piłkę wprowadza teraz Konrad Kareta. Jest rozegranie tutaj do lewej strony. Caputa
jest Szczepan Mucha, młody zawodnik rekordu, Seweryn Caputa, dośrodkowanie, są tam wysocy gracze, oczywiście w takiej sytuacji piłka szuka Marcina Wróbla, a Marcin Wróbel szuka piłki, ale ten strzał, no tutaj było trudno z tej pozycji w jakikolwiek sposób zaskoczyć Klaudiusza Mazura. No tak, na pewno takich rozwiązań w grze rekordu będziemy widzieli coraz więcej. Marcin Wróbel, tak jak wspomniałeś, no, jest w doskonałej formie i myślę, że dzisiaj też nam to pokaże. Długa piłka zagrana tam do przodu, Kiklajsz wygrywa tę rywalizację główkową, sędzia nie przerywa gry i zaczyna rekord znów Konrad Kareta. Widzimy nawet w takich sytuacjach spornych, kontrowersyjnych, tak, no, może sędzia sobie tak postawił dzisiaj zadanie, że będzie puszczał takie sytuacje. A, to już ustawia czasami spotkanie, wiesz, takie... Mając w pamięci wydarzenia z Malty, no to... No tak, no, jesteśmy wyczuleni na to. Zdecydowanie, no musimy Państwu powiedzieć, jesteśmy tutaj, komentujemy także to, co dzieje się, jeśli chodzi o rozgrywki Champions League, mistrz Polski, rekord bielsko-biała, jeśli chodzi o futsal. Gra cały czas w tej rundzie głównej, jeśli chodzi o futsalową Ligę Mistrzów, to nawiązując do tego, co by się działo na dużym boisku, tak jakby polski zespół grał w fazie grupowej Champions League, walcząc o kolejne cele. W pierwszym meczu drużyna trenera Chuza Lopeza pokonała ekipę Hammarby. Później w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach, ale może tym za chwilę, bo jesteśmy już blisko pola karnego. Bartłomiej Twarkowski jest strzał głową, jeszcze Wróbel, gol! 1-0, nie było spalonego, a jednak jest decyzja, jest sygnalizacja arbitra, że na spalonym znajdował się napastnik, ale to była bardzo ciekawa akcja rekordu. No i wspomnieliśmy przed momentem, że Marcin Wróbel jest w doskonałej formie, no mimo, że sędzia przerwał tutaj, tak, czy dopatrzył się spalonego, to jednak piłka wpadła do siatki. To wszystko się zgadza, rozpoczyna zatem Górnik, a my szybko dokończymy myśli futsalowe, żeby już w pełni skupić się na rozgrywkach trzeciej ligi, ale teraz dobra, ciekawa znów akcja Górnika, tam Liszka przedzielał się lewą stroną. Też zawodnik z doświadczeniem ekstraklasowym, kilkanaście spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gęsto tu w środku pola, nie najlepsze to przyjęcie Szczepana Muchy, tracą piłkę rekordziści, więc skończę tę myśl o futsalu. W drugim swoim spotkaniu, jak wspomniałem, rekord musiał uznać wyższość mistrza Węgier, chociaż bardzo kontrowersyjne okoliczności straty pierwszej bramki, w zasadzie niekontrowersyjne. Tam było jasne, że ta bramka nie powinna być uznana, później powinna być czerwona kartka i to nie jest tylko nasz punkt widzenia, bo nawet sami Węgrzy to przyznawali. No a dzisiaj już w meczu kończącym turniej o godzinie 20 też zapraszamy do Rekord TV spotkanie z mistrzem Malty Luxor St Andrews. To spotkanie, tak jak wspomniałem, do zobaczenia. No i trzeba się pożegnać dobrze z tym turniejem, zapunktować, żeby myśleć o kolejnym sezonie w Lidze Mistrzów i tym, żeby zdobyć punkty do rankingu. Jest tutaj spora delegacja właśnie kibiców, czy też działaczy klubu z Bielska-Białej, dlatego o tym mówimy, ale teraz popatrzmy, jak ten atak będą budowali gracze rekordu. No już nie oni, a zawodnicy Górnika Zabrze. Puszcza grę arbiter. Z prawej strony Żołna. Tu bardzo dobrze w tych sytuacjach cały czas zachowuje się Marcin Wróbel. No tu akurat widzieliśmy jego niecenne zagrania, ale cały czas ta próba odwrócenia się z piłką albo zgrania do zawodnika najbliższego w kierunku gry. Cały czas wykonanie tego zawodnika istnieje. Górnik Zabrze. Od defensywy Kamil Surowiec. Z pełnym spokojem w kierunku Klaudiusza Mazura. No i tu widzimy bramkarz drużyny Zabrza dosyć nietypowo, tak otwiera grę długimi zagraniami. Bo Tomasz Pranica, jest dośrodkowanie, nie było tam Kiklajsza, wybija piłkę na moment. Caputa, ale zobacz, jak powalczył do końca, chciał za wszelką cenę utrzymać piłkę w boisku. No, bardzo, bardzo mądre zachowanie, świetnie nie wybijał piłki na rzut rożny, tylko skierował w boczny sektor. No i jeszcze o nią powalczył. Pawlak. Dośrodkowanie, tutaj trzeba się dogadać, jeśli chodzi o defensywę rekordu. Piłkę spokojnie zatrzymuje Żertka. Krzysztof Żertka wznawia już do prawej strony.
Tak, to możemy przypuszczać, że ten słońce może troszeczkę przeszkadzać w interwencji bramkarza. Tutaj jest rekordu, ale... to bardzo zauważalne. Na pewno nie tak chciał dośrodkować teraz piłkę Seweryn Caputa. To była dobra akcja. Znowu w poszukiwaniu Marcina Wróbla w strefie podbramkowej. Kończąc wątek o słońcu, myślę, że bramkarz rekordu ma go dzisiaj więcej niż my momentami na Malcie. Zgadza się, wszystko się zgadza. To nie jest wcale powiedziane, że tak, że to jest żart, to też nie jest tak, że narzekamy, bo jest oczywiście przyjemnie, jest ciepło. Arsen Hross ufaulowany przez Seweryna Caputę. Mamy 7 minutę spotkania, na razie bez bramek, lepsze akcje Górnika, ciekawsze te swoje sytuacje stwarzali jak na razie zawodnicy w białych strojach, ale teraz Górnik, jest Kiklajsz, ta piłka zatrzymała się napastnikowi Górnika pod nogami, Pawlak, jest teraz zagranie do tyłu, do środka, budują akcję Zabrzanie, dobra akcja, Kiklajsz, czy zejdzie do lewej strony, będzie szukał uderzenia, Kiklajsz był faulowany i mamy rzut karny dla Górnika Zabrze w 8 minucie spotkania. Nie. A, jednak rzut wolny, bo właśnie się zastanawiałem, czy to tak nie było na pograniczu karnego, a jednak rzut wolny, trochę wydaje mi się, że błąd w komunikacji, jeśli chodzi o zawodników rekordu, nie przekazali sobie tego tak, jak powinni. Czy faktycznie tutaj było przewinienie zawodnika rekordu, czy może bardziej tutaj nawet kolega z drużyny? Tak, to też jest możliwe. No, na pewno groźna sytuacja. No i ona wynika w pierwszej fazie tego spotkania przede wszystkim z większej takiej mobilności, ruchliwości zawodników Górnika na boisku. Jakub Okaj, blisko piłki także Arsen Hrosu i z numerem 19 Dawid Szkudlarek. Kto uderzy? No jeśli Szkudlarek, to lewa noga. Idealna sytuacja. Szkudlarek, strzał! Ależ bramka, 1-0, nie było karnego, a ten wolny okazał się bardzo, bardzo cenny i mamy prowadzenie drugiego zespołu Górnika Zabrze. Fantastyczne uderzenie. No, zbyt ospale rozpoczęli zawodnicy rekordu to spotkanie, no i zostali skarceni już w 8 minucie. No to pokazuje, że drużyna Górnika na pewno tu nie przyjechała do Bielska tylko na wycieczkę jakąś, tylko na pewno będzie się starała grać o 3 punkty. Absolutnie tak, w każdym spotkaniu ci młodzi zawodnicy grają o to, aby pokazać się z dobrej strony, aby być bliżej pierwszego zespołu, ale także, żeby zdobyć punkty ważne, jakby nie patrzeć na to wszystko w trzecioligowej tabeli. No, sama sytuacja poprzedzająca rzut wolny pokazała, że no, w fazie obrony, czy w tych zachowaniach no, zbyt biernie zachowywali się zawodnicy rekordu i mimo, że zawodnik Górnika zwlekał z tym oddaniem strzału, 3 próby, 3 intencje, a mimo to nie zostało to przerwane i skończyło się przewinieniem. A więc jesteśmy ciekawi, jak teraz na to wszystko zareaguje zespół rekordu. No, widać, że też Zabrzanie chcieliby pójść za ciosem w tych swoich poczynaniach tutaj na stadionie przy ulicy Startowej w Bielsku Białej. Musi uważać teraz Surowiec. Lewą stroną próbuje Liszka. Myślę, że troszeczkę zbyt mało w grze widać dzisiaj Tomka Nowaka, no, który wiadomo jest zawodnikiem kluczowym w tych poczynianych na boisku. No właśnie, teraz Tomasz Nowak w kluczowej wydawało się interwencji. Ruszają Zabrzanie. Krzysztof Kiklajsz. Jest próba rozegrania tej akcji, ale niedokładnie. Teraz rozgrywali piłkę, rozgrywali futbolówkę zawodnicy ekipy rezerw 14-krotnego mistrza Polski. No może to i dobrze, że pada nam bramka na początku spotkania. To musi zawsze powodować jakieś zmiany, czy powinno powodować jakieś zmiany w zachowaniach drużyny jednej i drugiej. Rekord, przerzut na prawą stronę,
Tutajże u nas pierwsze piłki do swoich stoperów, przyjmują piłkę Zabrzanie. Brakuje dzisiaj dokładności w zespole Dariusza Mrózka. No pamiętajmy, ostatni mecz wygrany 2-1 z Krainą Gubin. Ponadto no, trzeba spojrzeć na tabelę i powiedzieć, że rekord znajduje się na drugim miejscu w tej chwili w rozgrywkach trzeciej ligi, grupy trzeciej. To myślę, że ważna informacja. Wicelider, 4 punkty straty do LKS-u Goczałkowice-Zdrój. No a zespół Górnika Zabrze na miejscu ósmym, mając aż 10 punktów mniej od rekordzistów. Ale na boisku dzisiaj jak na razie tej różnicy punktowej nie widać. Wiadomo, każdy mecz to osobna historia. No, myślę, że nawet drużyna rekordu na pewno ma w pamięci, nie wiem, wyjazd do Gorzowa, do ostatniej drużyny Warty, no, gdzie stracili tam punkty i wiedzą, że no, nawet gra z takim przeciwnikiem to nie jest tutaj łatwe spotkanie. Rozgrywa piłkę zespół rekordu. Dobre wejście Liszki. No i teraz Tomasz Nowak swoim ogromnym doświadczeniem asekuruje piłkę. Wydawało się, że może przejąć teraz futbolówkę ten doświadczony gracz, między innymi grający przed laty w Górniku Łęczna, pod Beskidziu i jeszcze wielu, wielu innych klubach, chociażby Polonii Bytom, mający za sobą także występ reprezentacji. No na pewno zespół Górnika jest w tej fragmencie meczu dokładniejszy. Mozolnie buduje akcje, celne zagrania. No i to powoduje, że na pewno wizualnie mają w tej chwili przewagę w grze. A po stronie rekordu właśnie widzimy takie zagrania, gdzie futbolówka mimo po skutecznym odbiorze trafia nie do tego zawodnika, który powinien ją otrzymać. 169 spotkań Tomasza Nowaka w Ekstraklasie. No, oprócz tych klubów, które wspomniałem, była oczywiście jeszcze Korona Kielce, Zagłębie Sosnowiec, także sporo, sporo tego nazbierał ten doświadczony pomocnik, ale najwięcej meczów w Ekstraklasie ma człowiek, który dzisiaj zasiada na ławce rezerwowych Górnika, jako pierwszy szkoleniowiec Piotr Gierczak. 225 spotkań, 43 gole w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, oczywiście znakomita większość tych spotkań w barwach zabrzańskiego Górnika. No szkoda, że w tej sytuacji Szczepan Mucha nie pokusił się o zagranie piłki do przodu w kierunku bramki przeciwników. Na pewno ta akcja by się inaczej rozwinęła. No i to troszeczkę dziwi, takie zachowawcze zagrania. Przecież już 13 minuta, tak, przegrywają i no, nie grając do przodu ciężko. Popatrzmy, bo teraz szansa dla rekordu. Świetnie to zrobił Nowak. Zrobił sobie trochę miejsca, prostopadła piłka właśnie do Muchy. Mucha, to była znakomita sytuacja, ale tutaj fenomenalnie zrobił to wszystko Tomasz Nowak i to on zaczął tę akcję. No właśnie, wspomnieliśmy, że nie widać nam Tomka w tych zagraniach, a tu proszę, znakomite prostopadłe zagranie. Wbrew temu, co Państwo widzą na grafice, jest 1-0 dla zespołu Górnika Zabrze, czy też patrząc z perspektywy gospodarzy 0-1, bramkę zdobył po bardzo ładnym strzale z rzutu wolnego lewą nogą Szkudlarek. A tymczasem szansa dla gospodarzy. Był tam Marcin Nowak, przepraszam, był tam Wróbel. Był także z numerem 5 Mateusz Madzia. Tak, tutaj chyba nie spodziewał się, że ta piłka przejdzie i intuicyjnie tylko dostawił głowę, ale czasami takie akcje też kończą się powodzeniem. Ale chciałem jeszcze wrócić do tej poprzedniej akcji. Ładnie pokazał się prostopadle Szczepan Mucha. Zabrakło chyba takiej zimnej krwi, którą ma chociażby równie młody, ale nieobecny dzisiaj Jan Ciućka. No tak jak wspomniałeś, jego będzie brakowało. Jest oczywiście z przodu także dobrze grający Marcin Wróbel, natomiast w wielu takich sytuacjach, kiedy ta piłka jest zagrana na wolne pole, to właśnie Ciućka był takim człowiekiem, który potrafił to sfinalizować. Tak, to ta akcja mogła się skończyć i powinna nawet skończyć się powodzeniem, czyli zdobyciem bramki. Ale poczekajmy, może Tomek Nowak jeszcze uraczy nas takimi zagraniami, no i inni będą mieli tą samą okazję do zdobycia bramki. Faulowany teraz Peter Juritka, to też zawodnik, który jest w tych najmłodszych grupach juniorskich, występował w Slowanie Bratysława, później zawodnik Delty Warszawa i Escoli Varsovia. Tam stawiał no, takie już poważniejsze kroki juniorskie, jeśli chodzi o futbol w Polsce.
jest także reprezentantem swojej kategorii wiekowej, jeśli chodzi o naszych południowych sąsiadów. Dobrze ustawieni teraz defensorzy Górnika Zabrze. Dobra interwencja Arsena Chorosu. Tymczasem piłka do środka. Krzysztof Kiklaś, wchodzą partnerzy. No nie miał tam miejsca, nie miał przestrzeni. Kiklaś to też jest jego, chociaż to cały czas stosunkowo młody gracz. Widać było jego doświadczenie. Teraz szukają uderzenia zawodnicy Górnika. Był właśnie Peter Juritka, który tam szukał do grania. Tak, ale widzimy, że pomimo niecelnego zagrania zawodników Zabrza... Popatrzmy, tak. Bo Okaj do Kiklajsza, ten do środka, piętą chciał zagrać do Tomasa Pranicy, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych, pomocnika zespołu Górnika Zabrze. Ładna akcja zespołu Zabrza. Tak, kontynuując ten wątek, pomimo niedokładności w grze drużyny Zabrza, zawodnicy rekordu nie potrafią skorzystać na tych sytuacjach. Gdzieś tam brakuje tego, troszeczkę mówiąc, czytania gry i skorzystania na tych błędach przeciwnika. Ale teraz naprawdę bardzo, bardzo fajna, kombinacyjna akcja. No i mogła zakończyć się powodzeniem. No co na pewno nie stawiałby drużyny rekordu już w ciężkie położenie. Absolutnie tak, ale tutaj rekord na własnym boisku potrafił rozgrywać naprawdę wiele dobrych spotkań. Między innymi to rekord pokonał wciąż aktualnego lidera trzeciej ligi grupy trzeciej na własnym obiekcie, kiedy to okazał się lepszy od LKS-u Głuczałkowice-Zdrój z Łukaszem Piszkiem w składzie oczywiście i wieloma innymi doświadczonymi zawodnikami. To było prawdziwe sportowe święto na stadionie przy ulicy Startowej. Pełny stadion, wspaniała atmosfera, no i z perspektywy gospodarzy także świetny wynik, bo wiemy, jak trudno strzelać bramki ekipie z Głuczałkowic, no a do tamtego meczu zespół LKS-u stracił tylko jedną bramkę, no a przecież... W meczu z rekordem 200% więcej. Tak jest, 200% więcej i rekord tam to spotkanie wygrał. No na pewno, jak wspomniałem, wiele ciekawego dzieje się w rozgrywkach trzeciej ligi grupy trzeciej. Dzisiaj też oczywiście kolejne spotkania, oprócz tego meczu, który oglądamy o godzinie 14.30, spotkanie Lechii Zielona Góra z Kariną Gubin, ale LKS Głuczałkowice gra o 14.00 w Tarnowskich Górach z Gwarkiem. To też myślę, że bardzo ważna informacja. Podobnie jak mecz Fotohigieny Gać z Polnią Bytom i Ślęzy Wrocław z Odrą Wodzisław, który będzie rozegrany jutro. Ślęza, co ciekawe, rywalizowała w rozgrywkach Pucharu Polski właśnie z pierwszą drużyną Górnika Zabrze. No, wrocławianie przegrali, ale kibice Górnika nie byli zadowoleni po tamtym spotkaniu. Tak, wspomniałeś o rywalizacji pucharowej. No jak wiemy, rywale nie doszli w pucharowych bataliach rekordu, czyli Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Tak, myślę, że tutaj no, mega niespodzianka w tych rozgrywkach. Tak, tak, przypomnijmy, że rekord przegrał właśnie w rywalizacji ze Świtem Nowy Dwór, przegrywając w serii jedenastek. No i tam też w tym meczu wydarzyło się dużo kontrowersji, ale naprawdę był to dobry mecz. Popatrzmy, jak ten stały fragment gry rozwiązają Bieszczanie, bo oni to mają naprawdę wiele ciekawych pomysłów na to, jak właśnie takie stałe fragmenty gry wykonywać. Trener Dariusz Mruzek na pewno przygotował coś na to dzisiejsze spotkanie i widzieliśmy, że pierwsza faza wykonana bardzo dobrze, zaskoczony zespół rywali, no ale później brak precyzji, brak dokładności, no i w efekcie czego mamy tylko rzut rożny dla ekipy rekordu Bielsko-Biała. 19 minuta spotkania. Czy tym razem krótkie rozwiązanie tego stałego fragmentu gry? Rozegrana piłka do tyłu, jest taka wrzutka w drugie tempo. Jeszcze ekipa z Bielska. Ale to, proszę, to jest moment to nie taki... Było tak. Ani jedno, ani drugie zagranie nie było dobre. Tutaj no, naprawdę można by to było lepiej wykonać, aż tutaj się nastawili na kontratak. Ale pamiętajmy też o tym fakcie, że w zespole rekordu mówimy, że rezerwy to takie miejsce, gdzie często grają młodzi zawodnicy, ale w zespole rekordu także dzisiaj wielu bardzo, bardzo młodych graczy. Mamy w zespole zawodników rocznik 2003, jak Twarkowski 2004, jak Szczepan Mucha 2003, jak Kacper Kasprzak, więc tej młodzieży nie brakuje. Oczywiście jest też doświadczenie w postaci nie tylko zresztą Tomka Nowaka, ale tutaj oczywiście to wszystko musi być odpowiednio wyważone.
tak, aby był dobry efekt na boisku. Na razie to Górnik okazuje się lepszy o jedną bramkę, trzeba przyznać. W zasadzie to był jeden taki groźny wypad zespołu trenera Piotra Gierczaka pod bramkę Żertki, zakończony. No właśnie, mówiliśmy, do końca nie wiemy, czy to był faul, czy było to przewinienie. Natomiast był rzut wolny, którego na gola zamienił Szkudlarek. No, tak jak wspomnieliśmy o tym, że Górnik, myślę, troszeczkę lepiej prezentował się w tej, załóżmy, 15 minutach meczu. Teraz widzimy, że wreszcie rekord. Popatrzmy, znów prostopadła piłka zagrana od Tomasza Nowaka. Tak, takie zagrania będziemy na pewno obserwowali bardzo często. No i czekamy na lepszą grę ze strony rekordu. I Górnik, przerywamy jednak grę, arbiter uznał, że było tam przewinienie. No, wspomniałeś o tym meczu rekordu z liderem, z Goczałkowic. Jak sobie przypominamy, no, to na pewno obraz tego meczu w tej fazie, porównując to do tamtego meczu, no, wyglądał zupełnie odmiennie, gdzie rekord zdecydowanie przeważał momentami, nawet dyktując niepodzielne warunki, tak, miał w zasadzie po 10 minutach już dwie sytuacje bramkowe, którą jedna skończyła się bramką, ale to na pewno był inny obraz meczu i dzisiaj rekord nie wygląda na taką drużynę, ale poczekajmy, to dopiero 22 minuta i na pewno chłopaki z Bielska będą grali o 3 punkty. No i Górnik Zabrze teraz buduje atak. Jest wycofanie do stoperów. Oni będą rozgrywali piłkę. Wracając jeszcze do tego, co mówiłeś o zespole rekordu, o tym, jak dobrze wyglądał w tym meczu z LKS-em Goczałkowice, bo myślę, że to taka rzecz, do której warto wracać z perspektywy Bielszczan. No to też fantastyczny debiut w pierwszej jedenastce, bo nie debiut w ogóle w trzeciej lidze. Zaliczył wtedy przecież jeszcze młodszy zawodnik, a więc Filip Waluś. Powiedz, z jakiego powodu chociażby nie oglądamy go dzisiaj w pierwszej jedenastce, czy też w ogóle na boisku, jeżeli to nie tajemnica szatni? Myślę, że to nie tajemnica, tak. Na pewno Filip w tym meczu to był bardzo pozytywną postacią. Poczekajmy może, bo teraz Szczepan Mucha, który zawsze groźnie jest na skrzydle, oczywiście o wiele bardziej, kiedy jest rozpędzony. No myślę, że teraz spokojnie, dzięki temu zagraniu możesz dokończyć myśl o Filipie. No, w poprzedniej kolejce tak Filip rozpoczął mecz w podstawowym składzie, ale przydarzyło mu się może troszeczkę słabsze spotkanie. No to taka cecha tych zawodników, nie wymagajmy, żeby oni... Oj, mamy tutaj... Twarkowski. Zagranie do Żołny, ten szukał Wróbla, a może teraz trzeba było jednak spróbować samemu pokusić się o wykończenie tej akcji. No więc kończąc wątek Filipa Walusia, no to jest młody zawodnik i na pewno nie będzie grał co tydzień takiego samego meczu. No tutaj jakby granie przeciwko takiemu zawodnikowi jak Łukasz Piszczek, no chyba wywołał w nim taką adrenalinę, emocję, że naprawdę pokazał się z wyśmienitej formy. No a tydzień później już nie błyszczał, tak. No i taka decyzja, że dzisiaj zejdzie do gry z drużyną juniorów, tak, młodszych. To jest charakterystyczne. Tak, dla działań tych, w ogóle w filozofii klubowej rekordu. I tutaj tu się nic nie zmienia. Ten zawodnik musi w każdym meczu, bez względu na jakim poziomie gra, udawać. Popatrzmy, jest Wróbel, strzał w sam środek bramki Klaudiusza Mazura, ale coraz częściej rekord próbuje stwarzać sobie sytuację właśnie pod bramką zabrzańskiego Górnika. To też jest charakterystyczne, tak, jeszcze kończąc wątek Walusia, rocznik 2005. No właśnie, to warto podkreślić, bo często chwalimy, że zawodnicy, że drużyny stawiają na młodych graczy, mając na myśli 20-latków, a tutaj jest naprawdę młody gracz, który już zaliczył dobry trzecioligowy występ. No i trzeba powiedzieć, to on wielokrotnie górował w rywalizacji z Piszczkiem. Ja wiem, że Łukasz Piszczek to piłkarz absolutnie legendarny, nawet jeśli chodzi o zespół Borussii Dortmund. Nic absolutnie tego nie zmienia i nie ujmujemy mu absolutnie nic. Ale jest taka prawda, że w tamtym meczu Filip Waluś naprawdę sporo krwi napsuł byłemu reprezentantowi Polski. No, na pewno sam Łukasz Piszczek był zaskoczony tak dobrą postawą tego chłopaka. A jak mówię, no to jest dopiero melodia przyszłości. Oby miał szansę się cały czas rozwijać. Dzisiaj nie gra w trzeciej lidze, jutro wystąpi w drużynie juniorów i
nadal ma... Rytm meczowy zachowany, doświadczenia kolejne zdobyte, a to też jest, myślę, że też takie rozsądne wprowadzanie takiego zawodnika do pierwszego zespołu, żeby no też po pierwsze nie przeszarżować z jego siłami, bo wiemy, że dla takiego młodego chłopaka to jednak wydatek, jeśli chodzi o fizykę, jest znacznie większy właśnie w rozgrywkach trzeciej ligi, kiedy trzeba, zwłaszcza zwracając też uwagę na warunki fizyczne tego zawodnika, to może być dosyć kosztowne. Oj, teraz Konrad Kareta popełnia błąd, jest okazja dla Górnika, ale w porę reagują pozostali defensorzy zespołu z Bielska Białej. Mateusz Madzia tam pomógł partnerom. Teraz Nowak, jest zagranie do środka, Twarkowski, on potrafi się obrócić, on potrafi także zagrać prostopadłą piłkę. Kiklajsz. Oj, teraz w ataku Górnik Zabrze. Jeszcze raz Kiklajsz z prawej strony pokazuje się z numerem 14. Jeden z graczy zabrzeńskiego Górnika. Konkretnie był to tak, widzimy tutaj, Jakub Okaj. Drużyna Górnika nawet w trzyosobowym składzie tak jest w stanie kontynuować akcję ofensywną, a ma naprzeciwko sobie aż 6-8 zawodników rekordu. No, na pewno tutaj musi nastąpić troszeczkę bardziej zdecydowane działanie w defensywie rekordzistów, bo to nam tutaj nie zmieni inaczej obrazu meczu i ten Górnik zawsze będzie groźny w ofensywie. Kończąc tę twoją wypowiedź związaną z tym przygotowaniem takich młodych zawodników, na pewno obciążenie fizyczne to jedno, duża różnica między piłką seniorską i młodzieżową, ale na pewno bardzo ważne jest też to obciążenie psychologiczne, tak jak schodzisz. Seweryn Caputa, jest dośrodkowanie za mocne. Znów mają problem z tym, aby dobrze dobrać siłę do tych dośrodkowań zawodnicy rekordu, ale teraz bardzo ważny doskok Twarkowskiego. Twarkowskiego, tak, dokładnie. I na pewno zawodnik musi sobie również radzić z tą presją, że gra co tydzień na innym poziomie. I to jest też ta rzecz, którą często, nie wiem, gdzieś tam w tym procesie szkoleniowym zapominamy o tym, pomijamy, że to właśnie jest o wiele trudniejsze niż ta bariera przygotowania fizycznego dla zawodnika. Zobaczmy, czy zdąży do tej piłki Peter Juritka. Nie, teraz Szczepan Mucha. Od autu rozpocznie zespół rekordu Bielsko-Biała. 28 minuta, cały czas na prowadzeniu Zabrzanie. No myślę, że za dużo jest tutaj w grze rekordzistów niedokładnego rozegrania piłki. No to jest rażące aż dzisiaj. Przegrywa rywalizację w Rubelo tę piłkę. Nie ma faulu. Gramy dalej. Peter Juritka jednak faulowany. No i tutaj absolutnie bez dwóch zdań było przewinienie Marcina Wróbla. Myślę, że sędzia Walicki byłby innego zdania. Taka podobna sytuacja, jak jeszcze nawiązujesz. No i ciągle siedzi nam w głowach ta sytuacja. Zdecydowanie. Teraz faulowany Marcin Wróbel. 3 bramki na jego koncie. Jak dotąd, tak jak wspomniałem, najskuteczniejszy w zespole rekordu Jan Ciućka. 8 zdobytych goli. 6 Tomasz Nowak. Tak, Marcin Wróbel rozpoczął ten sezon jako niezawodnik podstawowy i udowodnił swoimi zagraniami, swoim postawą, że zasługuje na to, na grę w podstawowym składzie. No i to też jest tak, pokazuje właśnie jaką drogę psychologiczną tak musi przejść zawodnik, który zaczyna sezon na ławce i musi naprawdę powalczyć o to miejsce. No, a no tak jak powiedziałeś, no szkoda, że dzisiaj nie możemy obserwować Janka Ciućki, bo też był właśnie bardzo, takie piłki, bardzo dobrze właśnie takie piłki często były zagrywane do tego zawodnika. Troszkę inny, zdecydowanie inny styl gry, tak jak wspomniałeś, Marcina Wróbla, ale też niezwykle pożyteczny z przodu gracz, który potrafi utrzymać piłkę także tyłem do bramki. To właśnie było takim, powiedziałbym, jedną z receptów na pokonanie LKS-u Głuczałkowice Zdrój. Taka postawa właśnie Marcina Wróbla. Ale przed momentem widzieliśmy Marcina właśnie w okolicy linii środkowej, tak, popełnił co prawda przewinienie, ale był bardzo mocno, głęboko cofnięty, może troszeczkę, nie wiem, poirytowany tym, że nie dostaje tych piłek. No wiadomo, to jest taki
karma dla napastnika. Jest szansa dla Górnika, strzał, ale broni bez problemów Żertka, te szarże Petra Jurytki. Naprawdę może się podobać w tym dzisiejszym spotkaniu Słowak. I znowu widzieliśmy tutaj akcję ofensywną zespołu Zabrza, gdzie no w trzyosobowym składzie tak zbudowali skuteczną akcję zakończoną finalizacją, tak celnym strzałem. Tak patrzę, ilu zawodników w zespole Górnika jest z tego poprzedniego meczu tutaj rozgrywanego 12 września zeszłego roku. No jest Surowiec, jest Wingralek, jest Szkudlarek, Pranica, więc wcale nie tak mało. Pozostali zawodnicy, którzy w tamtym meczu wystąpili, to jednak gracze, których nie ma już w tym dzisiejszym zestawieniu. No a jeśli chodzi o rekord, to oczywiście zdecydowanie więcej tych graczy. No to takie chyba naturalne w drużynach drugich zespołów, tak, że ta rotacja w składach tak następuje. Wspomniałem już o tym, że o dziwo, tak, na przestrzeni minionego roku ta rotacja jest coraz mniejsza, czy jest mniejsza na pewno. No i to pokazuje tabela, że te zespoły, tak jak drugi zespół Miedzi, tak, czy drugi zespół Zagłębia Lubin, tak, no wyglądają bardzo dobrze w grze. Popatrzmy, teraz rekord, dośrodkowanie znów zdecydowanie za mocne, ta piłka już zdaniem arbitra poza linią końcową boiska. Dwie bramki w tamtym spotkaniu, o którym jeszcze mówimy, strzelił Bartłomiej Korubecki, obecnie zawodnik Garbarni Kraków, ma już także bramki, chociażby właśnie w barwach zespołu z Krakowa, chociażby uczynił to wczoraj w spotkaniu z KKS Kalisz, zdobył bramkę w 27 minucie, no i Garbarnia tamto spotkanie wygrała 3-1. Rekord, przejęcie piłki w środku pola, to może być dobra akcja. Wydaje mi się, że zbyt często szukają tych prostopadłych podań, to jest bardzo czytelne dla defensywy Górnika Zabrze. Tak, na pewno zespół Zabrza ma ten element rozpracowany i widzimy, że świetnie zamykają te przestrzenie, są bardzo blisko siebie. Często obserwujemy w grze, że nawet cała drużyna Górnika znajduje się w jednej strefie, na jednej połowie boiska. Teraz jest przewaga, ale nie ruszył tam jeden z graczy rekordu, tylko zatrzymał się osamotniony. Nowak teraz musi sobie radzić z dwoma rywalami. Podwajany, doświadczony gracz właśnie ekipy rekordu bielsko-biała. Jeszcze posiadają piłkę, no właśnie. Przez chwilę posiadali piłkę zawodnicy gospodarzy i Górnik. No to w takich sytuacjach aż prosi się, żeby zmienić kierunek gry, przenieść się na drugą stronę boiska, bo naprawdę Górnik bardzo dobrze organizuje grę w centrum piłki, w koło niej. Tam ta przewaga liczebna jest zdecydowanie po ich stronie. Niezły teraz przerzut, rozciągnięcie gry, ale no ciężko nawet, jeżeli ta piłka trafi do adresata, zrobić coś groźnego. Jest tutaj Pawlak. Wróbel kapitalnie to potrafi zrobić. Tak właśnie padła jedna z bramek w meczu z RKS-em Goczałkowice. Wyszli z tego gracze rekordu. Dobrze też pokazał się znów Bartek Twarkowski. No i tu ponownie widzimy Marcina Wróbla bardzo nisko w tej akcji ofensywnej, tak? I potrzeba tak wbiegnięcia na jego pozycję, ale tu fajnie Bartek to zrobił. Znalazł się w tej sytuacji dobrze. Pokazują się raz po raz do gry karecie zawodnicy, ale nie może w taki sposób odegrać piłki zawodnik rekordu. To jest bardzo prosty błąd. I to nam się przewija chyba przez cały fragment tego meczu dzisiejszego. Bardzo dużo niedokładności ze strony bielskiego zespołu. No i na pewno Górnik dzisiaj wygląda nieco lepiej pod tym względem. Mniej błędów, mniej okazji dla rywala po tym, jak samemu popełnia się właśnie prosty błąd techniczny w przyjęciu piłki. Taki moment mieliśmy, kiedy żaden zespół przez dłuższy czas... Oj, teraz fatalny błąd Żertki, ma szczęście bramkarz. Ten wyrzut też był taki, wydaje mi się, jeszcze na pograniczu dobrego zagrania i fatalnego. Dwa razy bardzo nerwowo Krzysztof Żertka. No tak, przez długi czas niezatrudniany w grze, a tutaj no takie błędy są często dla bramkarzy. Popatrzmy, jesteśmy w polu karnym Górnika, Wróbel w miejsce, gdzie nie było żadnego z graczy rekordu.
Jak widzimy, zawodnicy Górnika też w obronie popełniają takie błędy jak przed chwilą, tak wybicie piłki w centralną strefę. Jest dośrodkowanie, popatrzmy, gdzie ta piłka spadnie, trafiony w rękę pechowo Marcin Wróbel, no ale to oczywiście trzeba odgwizdać i od rzutu wolnego rozpoczną Zabrzanie w 36 minucie spotkania. Uda się, że te piłki gdzieś dośrodkowane na Marcina Wróbla mogły być bardziej takie dynamiczniejsze. Mocne, płaskie, mocne, tak, takie, które czasami tylko wystarczy dołożyć lekko głowę albo nogę i można zrobić i zagrożenie. Byłoby na pewno większym zaskoczeniem, bo tak widzimy, że obrońcy Górnika czytają te zagrania. Do tego, jak piłka zmierza bardzo wolno w tą strefę podbramkową, to jeszcze jest czas na to, żeby skorygować ustawienie, asekurować. No, mogłyby te dośrodkowania mieć po prostu więcej dynamiki. I znowu widzimy w bocznym fragmencie, tak, w bocznym sektorze boiska, tak, Górnik ma przewagę, no i to się właśnie, to ale się w środku kończy. Też zobacz, dwóch, trzech, czterech graczy w czarnych strojach, ale teraz Twarkowski poradził sobie z tą piłką, decyzja o strzale nie była najgorsza w tej sytuacji, gorsze było wykonanie tego strzału. Jeszcze raz widzimy tę próbę zaskoczenia Klaudiusza Mazura. Tak, ale tutaj akurat Bartek Twarkowski bardzo dobrze wyszedł z tej trudnej sytuacji, bo miał wkoło siebie trzech, czterech zawodników, co jest cały czas widoczne w grze Górnika, że starają się tą piłkę odebrać i mogło się to skończyć groźnym kontratakiem, ale tak fajnie Bartek z tego wyszedł. Znów rekord, przejmuje piłkę w środku, ale jednak arbiter zdecydował, że był tam faul. No myślę, że jesteśmy w 37 minucie meczu, tak. No, na razie nie widzimy takiej jakiejś gry, nie wiem, zwłaszcza ze strony rekordu, która byłaby nastawiona, nie wiem, na faktycznie osiągnięcie sukcesu w tym meczu. Ale też Górnik, no wiadomo, że prowadzi, tak. I może to wynika z tego wyniku, też nie dąży do jakiejś tam hura gry i forsuje tutaj intensywnie czy tempo meczu, no ale zobaczymy. No. Teraz okazja trochę przyspieszyć. Pokazuje się Szczepan Mucha, prostopadła piłka, Wróbel. Wróbel jednak wygonił się troszkę. Ta piłka no nie trafiona czysto przede wszystkim przez napastnika rekordu. Początek akcji dobry. Później szkoda, że wygonił się troszkę zawahał, do boku. Ale jest walka jeszcze do końca, jednak nie, sędzia uznał, że od autu będą wznawiali za moment grę podopieczny Piotra Gierczaka. No bardzo fajnie teraz zachował się Wróbel w polu karnym, tylko szkoda tej spóźnionej troszeczkę decyzji. Pańkowski, Mateusz Pańkowski, były gracz GKS-u Tychy, teraz to podanie trafi do adresata, ale zdaniem arbitra mamy tutaj faul, mamy przewinienie i będzie kolejny stały fragment gry dla rekordu, rzut wolny, z którego będzie można być może bezpośrednio dośrodkować gdzieś tam w szesnastkę, jednak już rozgrywają, korzystając z kapiostwa Zabrzan, zawodnicy rekordu dobrze wybijają piłkę. Jeszcze biega na to wszystko Mateusz Madzia. Popatrzmy, strzał, rykoszet i rzut rożny dla rekordu Bielsko-Biała. Rekord, trzeba powiedzieć, że otrząsnął się po kilkunastu minutach, kiedy to Górnik był zespołem lepszym i coraz częściej jesteśmy przed bramką Mazura. No i teraz bardzo fajne zachowanie drużyny rekordu, tak? Zaskakujące zagranie, tak? Nie czekali na... Zresztą drużyna Górnika była przygotowana do środkowania, tak? Jest zagranie w szesnastkę, zbiera piłkę Szczepan Mucha, no to też nie jest gracz, który dysponuje nie wiadomo jak mocnym uderzeniem, ale taką decyzję podjął Seweryn Caputa, spokojnie teraz do Krzysztofa Żertki, muszą odbudować ustawienie graczy jednego i drugiego zespołu, wysocy gracze rekordu zostali jeszcze z przodu na chwilę na te wstrzelenie piłki, ależ tutaj walka i faulowany był Okaj przez Szczepana Muchę. Tak, warto było skorzystać z tej okazji, że tak powiedziałeś, tak wysocy zawodnicy zostali w tej strefie ataku jeszcze drużyny Zabrza i można było ponowić ten atak. Ale taka próba tutaj była, aczkolwiek no, nie powiodła się teraz. Bardzo naiwnie teraz Pawlak chciał
minąć jednego z rywali. Krzysztof Kiklaś potrafi się zastawić, ten gra z numerem 9. Dobra akcja. Jest dogranie w 16. Nie ma karnego absolutnie. Peter Juritka znów był tym, który chciał tam coś dobrego zrobić w tej akcji. Trzeba pochwalić Kiklaśa za to, jak dostarczył piłkę Słowakowi w tej akcji. No widać, że szukają się w polu karnym i no, groźne są te zagrania tych zawodników. No, Kiklaś pewnie byłby dzisiaj w zupełnie innym miejscu, gdyby nie kilkukrotna kontuzja, kilkukrotne zerwanie więzadeł w kolanie. Był w Warcie Poznań pierwszoligowej, byli z niego zadowoleni, wprawdzie tam liczb może nie było, ale dyrektor sportowy klubu, pan Robert Graf, wielokrotnie ciepło wypowiadał się o zawodniku Górnika. No natomiast no, straszny pech do kontuzji tego gracza, a miał taki moment dwa lata temu w Górniku, kiedy właśnie po kontuzji wrócił do składu, może o tym za chwilę, Nowak w natarciu, piłka do prawej strony, czy będzie okazja do dośrodkowania, jak to rozwiążą gracze z Bielska, to dośrodkowanie znów takie nieczyste, niedokładne, robił co mógł Wróbel, ale nic z tego nie wyszło. A to są na pewno trudne piłki dla napastnika po takim dośrodkowaniu, do wywalczenia sobie pozycji, dogodnej do strzału. No. Zwracamy cały czas na to uwagę, że tych dośrodkowań jest dużo, ale one nie mają tej jakości na razie. No. Wracając jeszcze do Kiklaśa, miał taki mecz właśnie po powrocie po kontuzji, wskoczył do składu w meczu z Lechią Gdańsk, uderzył, pamiętam ten strzał dokładnie, jak piłka leciała w samo okienko bramki, Duszan Kuciak wyciągnął to wręcz w nieprawdopodobny sposób, no a później kontuzja i cóż, i wydawało się, że jest bardzo blisko tego poziomu ekstraklasowego ten młody gracz, cały czas młody gracz rekordu, ale fajnie, że wrócił jeszcze po tych wielu kontuzjach, oczywiście trudno będzie już tutaj zbudować coś wielkiego, natomiast widać, że jest bardzo doświadczonym graczem, jeśli chodzi o zespół rezerw Górnika. Od bramki rozpocznie Klaudiusz Mazur. Znów ta akcja zawiązywała gdzieś tam w środku, ale im bliżej bramki ekipy Górnika Zabrze, tym więcej kłopotów mają bielszczanie. No, wspomniałeś tutaj o takich wzlotach, upadkach kariery sportowców, tak? Akurat Zabrze to takie miejsce, gdzie bardzo często co rundę, tak? Co sezon wyskoczy jakiś młody zawodnik, bo tam ta rotacja w pierwszych składach, tak, jest widoczna. Popatrzmy teraz w ładne zgranie. Jesteśmy już przed polem karnym ekipy z Bielska. Strzela Tomasz Nowak. Najlepsza okazja na taki strzał z dystansu. Ma do siebie pretensje ten doświadczony gracz. Można było tę akcję rozegrać jeszcze lepiej. Ten strzał zwłaszcza, tak, no bo tutaj ten moment, kiedy balansem ciała zmylił rywali, był dobry. To zgranie głową partnera do boku też było całkiem dobre, ale trzeba jednak lepiej strzelać w takich sytuacjach. Tak, no to na pewno strzał mógł być efektywniejszy, tak, a szkoda jeszcze, że nikt tutaj z partnerów nie pokazał się z drugiej strony i dał mu opcję innego rozwiązania. Ale na pewno tu decyzja o strzale nie była błędna. Końcowe fragmenty pierwszej części tej rywalizacji. Piłka do prawej strony, świetnie dograna Żołna, ale znów, no naprawdę dzisiaj, że tak powiem, są to dośrodkowania na wysokim poziomie, ale nie chodzi o jakby sukces w tym zagraniu, nie chodzi o poziom sportowy tego zagrania, a po prostu pułap, na którym leci piłka, bo rzadko mogą z tego coś dobrego zrobić ofensywni gracze rekordu, no, z naciskiem na Marcina Wróbla, którego powinni szukać tymi dośrodkowaniami, przecież naprawdę potrafi grać ten zawodnik w powietrzu. Myślę, że na pewno trener Mrozek zwrócił uwagę na ten element finalizacji tych akcji, bo bez tego no tutaj będzie ciężko zagrozić bramce Górnika. Oczywiście to chodzi o to, żeby po prostu być skoncentrowany, bo to nie jest tak, że ci zawodnicy nie potrafią dobrze dośrodkować, tylko gdzieś tam właśnie w ostatnim momencie źle dostawiona noga, źle ułożona stopa i robi się problem, a arbiter już zaprosił zawodników obu drużyn do szatni, ostatni gwizdek, nie ma co przedłużać, myślę, że nie było przerw w grze. Prowadzi Górnik Zabrze 1-0, ale myślę, że gdybyśmy wycięli z tej połowy ten rzut wolny, to powiedzieliśmy taki typowy mecz na remis. Tak, nie jest to pasjonujące widowisko, ale no taki mecz walki, powiedzmy, i
trzecioligowy, typowy mecz, ale na pewno czekamy na więcej emocji w drugiej zdecydowanie części. Tak, czekamy na drugą połowę tej rywalizacji na stadion przy ulicy Startowej. Wrócimy po krótkiej przerwie. Rekord Bielsko-Biała, to najważniejsza informacja. Swój wczorajszy mecz wygrał, ale i tak ma dzisiaj mecz o wszystko. Wszystko przez rezultat, jaki był w spotkaniu Haladasz-Luxol. Rozpoczynamy walkę o Elite Round Champions League. Rekord w zielonych strojach. Ekipa naszego rywala dziś na biało. Nie na lewą, a na prawą nogę. Ale to było zaskoczenie. Popławski zdąży. Strzał niecelny. Dinis de Souza, czyli Enrique, on rozpoczyna. Jest tutaj, no był pomysł na to, żeby spróbować zakończyć to strzałem, trzeba uważać. Przepchali tę piłkę, ależ teraz mamy szczęście. Mocny strzał rywala obok bramki. Błąd rekordzistów. Wydawało się już im, że tą piłkę mają. Jest to ryzyko obrócenia się z piłką i oddania bardzo właśnie groźnego strzału. Właśnie znów do niego piłka. Uwaga, właśnie tak to teraz rozegrali. Leszczak świetnie głową do Surmiaka, kapitalnie to zrobił Sebastian Leszczak, dobre dogranie, Leszczak, popatrzmy, Leszczak zablokowany, gdzie jest piłka? Jeszcze mamy szansę, wydawało się przejąć tę piłkę, brawa, ale zwłaszcza za to diagonalne, przechodne podanie. Teraz łapiemy kolejny faul, szybko wyjaśnili, to też nie do końca była wina Rakicza, jak analizowaliśmy sobie w hotelu, kto tam miał jeszcze podejść, ale to już nieważne, Bartek Nawrat z dobrą interwencją. Leszczak. Zostawia piłkę Rakiczowi. Wydawało mi się, że był faulowany Serb. Henrique, uwaga, to będzie groźna akcja. Bartek Nawrat. Tak, teraz wściekły Stefan Rakicz na sędziów, bo rzeczywiście był tam zahaczany i to spowodowało stratę piłki. No, myślę, że troszkę ich zaskoczyliśmy tymi rotacjami w składzie. Oby to wykorzystać troszkę za plecy teraz Paweł Budniak. Ale budujmy spokojnie ten atak. Może to jest ten moment, który przyniesie nam bramkę, który przyniesie nam prowadzenie. Faul, absolutnie. Takie coś trzeba gwizdać. Czemu tego nie zagwizdali? Co tutaj się wydarzyło? Powiem szczerze, że no skandaliczna decyzja teraz arbitrów. Jak można coś takiego puścić? No teraz no, rekordziści muszą utrzymać nerwy na wodzy, natomiast no, ewidentne przewinienie. No. Przecież to jest skandal. Co teraz wydarzyło się na parkiecie? No ewidentne przewinienie. Brak słów. Dalej, to jest, oj, teraz to jest czerwona kartka. To było specjalne zagranie łokciem i to powinna być moim zdaniem czerwona kartka. Waliczyka. Teraz jest okazja, zastawnik, szkoda, że nie trafił Mikołaj. Zastawnik, strzał. Z dużą dozą szczęścia broni Alastić. Jednak inaczej, ależ teraz Bielowi zabrakło naprawdę bardzo niewiele. Taki ofensywny wślizg naszego pivota. Brawo panowie, utrzymajmy ten poziom koncentracji. Mateusz, zastawnik. Zastawnik, dogranie strzał, ależ teraz obronił to Alastić. Fenomenalna akcja rekordu. Łukasz Biel coraz bliżej bramki wyrównującej. Popatrzmy raz jeszcze. Zastawnik. Nieoczywiste było to dośrodkowanie. Schodzimy przy wyniku, dla mnie 0-0, ale jest 1-0, straciliśmy bramkę. No cóż, będzie nam trudniej w tych drugich 20 minutach. Mateusz zostawia piłkę Popławskiemu. Artur Popławski, Michał Marek. Marek! Nawrat. Ta piłka trafia do Biela. Biel! Łukasz Biela i nad poprzeczką. To była doskonała okazja.
być może także jakiś Stefrak. Uwaga, Drot nabiega na piłkę Hajmasz i Drot, sam Drot, ależ gol, 2-0. Niestety, tracimy kolejną bramkę. Błąd teraz rekordzistów. Świetnie sobie z Drotem radzili. Myślę, że teraz Drot zostawiony zupełnie sam. Rakic. Teraz piłka do Mateusa. Jest Rakic w środku. Piłka na drugą stronę. Paweł Budniak. Budniak, spróbuj strzelić. Budniak, gol! Jest! Szkoda, że dopiero przy stracie drugiej bramki, ale jest jeszcze nadzieja, że ten mecz można wygrać. No w najlepszym możliwym momencie odpowiedział Paweł Budniak. Każda minuta. Ja patrzyłem już na ławkę Węgrów. Oni sobie przebijali piątki, czuli, że ten mecz mają pod kontrolą. I znów trzeba tracić siły na tą pracę w defensywie. Drot, uwaga, niestety jest 3-1, a wszystko zaczęło się od naprawdę prostego błędu naszych zawodników. Jaki luz teraz złapany, poprzeczka, bronimy, no nie bronimy, jest już fatalnie. 1-4 zdobywcą bramki, Adam Wasz. No nic, w ciągu tych minuty zostaliśmy odarci ze złudzeń. Myślę, że chodzi o Ligę Mistrzów, czas bierze teraz trener Chus Lopez. Sebastian Leszczak do środka, ścina Leszczak, rykoszet, żółta koszulka z numerem 11 na plecach Rakicza. Świetnie. Kubik, świetnie, gol! Jest Michał Kubik, 4-2. Daje nadzieję po raz kolejny Michał Kubik. No zobaczymy na ile, czy jeszcze rekordzistom uda się coś w tym meczu. Szybko chciał, jeszcze szansa, gol! Jest! 4-3! Brawo panowie! Łukasz Biel próbował, był blisko, a teraz mu się udało! Brawo Bielu! Teraz szczęście, można powiedzieć, że w tych minutach wraca do rekordzistów. Ogromna ta odpowiedzialność na Pawle Budniaku. Tak, teraz Rakic, słupek, Kubik zablokowany świetnie przez Drota. Nie było wielkiego zagrożenia, teraz Biel. Kubik, to było dobre! Marek do Budniaka. Paweł Budniak. Budniak! To by była piękna bramka. Znów fenomenalnie Marceli Alastycz. Rakic. Budniak. Łukasz Biel. Jest Kubik! Myślałem, że jest gol. Byłem pewien, że ta piłka już wpadnie do bramki. Wiadomo, że emocje, wiadomo, że to jest wielka stawka. Uwaga! Nie dołożył nogi Łukasz Biel. Końcowa syrena. Rekord przegrywa zespołem Haladasz 3-4. To była prawdziwa futsalowa bitwa, to była wymiana ciosów, to był mecz pełen zwrotów akcji, dramaturgii. Szkoda, że te 3 minuty, kiedy straciliśmy 3 łatwe bramki, tam oczywiście kapitalna praca Zsoltana Drota, ale też myślę, że po tym meczu no po prostu będziemy smutni, bo widzieliśmy ile rekord zdrowia, chęci, walki zostawił dzisiaj i brawa dla zawodników Mistrza Polski za tą postawę. To już teraz, już za moment podopieczni trenera Chusa Lopeza, mistrzowie Polski, rekord Bielsko-Biała rozpoczną swoją batalię w tegorocznej edycji futsalowej Champions League. Pomagamy sobie, jesteśmy drużyną. Głowa do góry, panowie, wierzymy w zwycięstwo, jedziemy, panowie. To wygramy! Popatrzmy, 1-0 dla mistrzów Szwecji. Mił ten czas i ja mówię, drużyna, no panowie, musimy kontynuować to samo. Jest niestety, jest 0-1, ale praca jest dobra. Artur Popławski, gol, 1-1. Paweł Budniak, tak, to jest Magic Touch, mamy 2-1. Brawa dla mistrzów Polski. Cały czas na bardzo dobrym, fajnym, stabilnym, wysokim poziomie i to na pewno napawa optymizmem przed jutrzejszymi meczami. Wygramy raz. Nie indywidualnie. Raz. Mateusz, Paweł, dać mi piłkę. Próbujemy, Surmi, próbujemy, Kubi, próbujemy, Seba, Mikołaj. Raz. Ok, panowie? Rekord Bielsko-Biała to najważniejsza informacja. Swój wczorajszy mecz wygrał, ale i tak ma dzisiaj mecz o wszystko.
Każdy wie, co ma na boisku, od niego jest wymagane. Mało gadania, panowie, a przechodzimy do roboty. Na 100% cały mecz, zaangażowanie, koncentracja, szczególnie na początku. Wiemy, że z przodu sobie poradzimy, a z tyłu musimy zapierdalać, panowie. Cały czas zapierdalamy. Mecz wyrównany trochę z naszą przewagą i sędzia nie gwiżdża ewidentnego faulu w naszej pierwszej strefie, gdzie Sebastian został ewidentnie powalony na ziemię. Budniak, spróbuj strzelić, Budniak, gol! Jest! Fajnie, szybko, też doprowadzamy później na 2-1, ale to się stało bodajże w 30 sekund. W drugiej połowie to straciliśmy dwie bramki. Jeszcze chyba byliśmy myślą przy bramce na 1-3, bo zawodnicy z Haladaszu strzelili bramkę do pustej bramki. Goniliśmy wynik, staraliśmy się gdzieś, robiliśmy wiatr z przodu. Szybko chciał, jeszcze szansa, jest szansa, gol! Jest! 4-3! Brawo, panowie, Łukasz Biel próbował! Niesamowicie nam zależało. Ja się leczyłem mocno przez 5 tygodni, żeby dojść do tego turnieju. Grałem z kontuzjowaną stopą. Mateusz nie powinien dzisiaj wystąpić. Jeżeli byłby to mecz ligowy, Mateusz ma skręconą kostkę całą. Też nie powinien wystąpić. Trener powiedział nam, zdradzę tajemnicę szatni, że jesteśmy rekord. Jesteśmy najlepszym zespołem w Polsce. Jeszcze musimy dążyć do tego, żeby być najlepszym w Europie. Dążyć do tego. Znamy wszyscy swoją wartość, każdy ma ambicje z nas, sportowców. Byliśmy niesamowicie zmotywowani na tym turnieju. Nie tego oczekiwaliśmy od siebie. Ale musimy podnieść głowę do góry i iść dalej do przodu. Końcowa syrena, rekord przegrywa zespołem Haladasz 3-4. Wracamy z naszą transmisją na stadion w Bielsku Białej przy ulicy Startowej, chociaż my cały czas jesteśmy na wyspie. Można powiedzieć, że dzisiaj mamy taki troszkę wyspiarski futbol w trzeciej lidze. My jesteśmy na Malcie, ale tak jak wspomniałem, dzięki wspaniałej ekipie Rekord TV potrafimy także stąd obserwować to wszystko, co dzieje się w trzeciej lidze grupy trzeciej, a więc grupy śląsko-opolskiej.
do przerwy. Rezerwy Górnika Zabrze prowadzą 1-0 z rekordem Bielsko-Biała. Jak to wszystko będzie wyglądało w drugich 45 minutach, przekonamy się za moment. Niemal równo 45 minut trwa pierwsza połowa. Zobaczymy, czy druga również rozpocznie się właśnie, czy również przebiegnie zgodnie z planem. Rozpoczął arbiter już tę drugą część rywalizacji. Na razie nie mamy informacji o zmianach w obydwu zespołach. Tak, jak wspomniałeś, na pewno dla ekipy Rekordu TV nie ma rzeczy niemożliwych. Myślimy i wierzymy w to, że również dla zawodników Rekordu będzie tak samo. Rekord próbował zawiązywać atak, tym razem Tomasz Nowak był tym graczem, któremu zabrakło troszkę tej precyzji i koncentracji w pierwszych sekundach tej drugiej połowy. No i to jest ta rzecz, na którą bardzo często zwracaliśmy uwagę, tak? Ta dokładność w grze Rekordu dzisiaj budzi wiele do zastrzeżeń i na pewno pod tym względem no, nieco lepiej wygląda zespół z Zabrza. Druga połowa, mówiłem, że bez zmian, to szybciutko przypomnimy za moment składy. No teraz jest chyba dobry czas. Numer pierwszy Mazur, jeśli chodzi o Górnik Zabrze, to bramkarz zespołu rezerw Górnika. 4 Surowiec, numer 5 Wingralek, numer 7 Chrosu, numer 9 Kiklajsz, kapitan zespołu. 10 to Juritka, numer 11 Liszka, 14 Okaj, 18 Pranica, 19 zdobywca bramki Szkudlarek i 21 Pawlak. A jeśli chodzi o zespół gospodarzy, czyli drużyny Rekordu Bielsko-Biała, wygląda to w następujący sposób. W bramce Żertka numer 1, 5 to Madzia, 6 Nowak, 8 Caputa, numer 9 Wróbel, numer 16 Żołna, 18 Kasprzak, 20 Mucha, 27 Twarkowski, 30 Kareta, 33 Pańkowski. Tak rozpoczęli to spotkanie zawodnicy Rekordu. A teraz zespół Górnika Zabrze, Kiklajsz, piłka dorzucona do prawej strony. Widzieliśmy jednak, że są zmiany, ale o tym za chwilę, jednak jest tutaj... Z numerem 18 pojawił nam się na boisku. Nie no, Kacper Kasprzak był od początku dzisiaj, ale był niewidoczny w tej pierwszej części, stąd mogło ci to umknąć, bo nie... Często widzieliśmy tego młodego gracza, który teraz będzie bliżej naszych kamer. Tak, to prawda, nie widzieliśmy go tutaj na Malcie, ale na pewno na boisku Rekordu ale nie był. W Bielsku, był widoczny. No, Rekord musi pokazać, że potrafi w tych spotkaniach, kiedy przegrywa, także narzucić swój styl gry. A ten styl już jest widoczny, to już też nie jest tak, że zespół Rekordu gra od przypadku do przypadku. Tutaj wiele rzeczy jest zaplanowanych. Myślę, że sporo zmian, jeśli chodzi o tę drużynę, to pewnie pewne utrudnienie dla trenera Dariusza Mrózka, ale jestem pewien, że także z każdym następnym meczem ten zespół będzie mocniejszy. Popatrzmy, Seweryn Caputa troszkę pechowo w tej drugiej fazie akcji zawodnik Rekordu. Twarkowski. No, to jest na pewno długi i intensywny sezon dla zespołu z Bielska. Intensywność grania spotkań środa, sobota, to tutaj musi zostawić jakieś piętno na zachowaniach zespołu. Tego nie da się po prostu grać każdego meczu z równą dyspozycją. No i myślę, że dzisiaj też mamy do czynienia z taką sytuacją, że no... Lekko pod formą jest zespół Rekordu, ale no może ta druga połowa no, przyniesie nam troszeczkę ożywienia i więcej zdecydowania w ich grze. Liszka. 16 występów w Ekstraklasie tego gracza, który był wypożyczany m.in. do Wigier Suwałki. Teraz wspomniany właśnie Kasprzak teraz był... No nie był faulowany, był aktywny w tej akcji, ale sędzia gry nie przerwał. Znów ruszają gracze Górnika Zabrze, Krzysztof Kiklajsz. Wiele akcji przechodzi przez napastnika z numerem 9. Teraz ładnie pokazują się pozostali gracze Zabrzan. Jest okazja dla Pranicy. Popatrzmy, Tomasz Pranica zablokowany. Jeszcze nie koniec. Okaj do lewej strony. Szkudlarek lewą nogą, tak jak kiedy strzelał z rzutu wolnego, ale tym razem nie miał problemów z obroną tego
no w zasadzie lekkiego strzału, ale ta piłka kozłowała. Gdyby była gdzieś tam skierowana bliżej słupka, mógłby mieć pewne problemy Krzysztof Żertka. Tak, a na pewno tutaj z lewej strony był też bardzo dobrze ustawiony jego partner. Myślę, że można było to rozwiązanie zastosować. I rekord. No ta piłka, nawet w takich podaniach, wydaje mi się, że powinna być zagrana bardziej, inaczej, mocniej, intensywniej, tak żeby po prostu nie skakała po tej murawie, która przecież na stadionie przy ulicy Startowej jest bardzo dobra. Teraz strata, która może być kosztowna. Jest piłka do Kiklajsza, idzie na obieg Pranica, do niego piłka, Pranica jeszcze szuka dryblingu i co? Jak to nie wpadło, to powinno być 2-0 dla zabrzańskiego Górnika. Okaj po tej dobrej akcji, wydawało się, Pranicy, który chyba mógł sam już w pierwszej fazie to finalizować. Jeszcze poszedł w dribbling, zsiął do środka, no ale to też świetnie wystawił tę piłkę Okajowi, który powinien podwyższyć. No i nadal obserwujemy w grze ten sam fragment, tak nawet w niedowadze zawodników. Drużyna z Górnika jest w stanie stworzyć groźną sytuację, no powiedzmy tutaj no bramkową nawet. I to nie wygląda dobrze na razie w grze obronnej zespołu Rekordu. Ale może coś w akcjach ofensywnych będzie Rekord skuteczniejszy i bardziej taki zdecydowany. No tak, też tych sytuacji już w późniejszych fragmentach tego spotkania było troszkę więcej. Jakub Okaj to ten, który zmarnował sytuację, rocznik 2002. Gracza z numerem 14 w barwach rezerw zabrzańskiego Górnika. Teraz znów brak dokładności. Wspomniałeś właśnie o tej mocy podania. To... No właśnie, te podanie musi być mocne, tak jak właśnie robią to futsaliści. Jasne, że łatwiej podać po parkiecie niż po trawie, ale myślę, że mimo wszystko... Sugerujesz, że Tomek Nowak powinien troszeczkę z futsalistami tak potrenować. Czemu nie? Popatrzmy. Powalczył do końca Kasprzak o tę piłkę. I co, rzut rożny? Tak. Jednak tak, rzut rożny dla gospodarzy. Widzimy, piękna pogoda w Bielsku, no nic, tylko wyjść i grać w te jeszcze październikowe południe. No na pewno taki element jak mocne, celne podanie do zawodnika daje mu więcej możliwości, czy więcej czasu na zastanowienie i tak dalej, no a tu akurat Kamil Żolna wybrnął z tej trudnej sytuacji. Tomasz Nowak, popatrzmy, 53. minuta spotkania, strzał głową. Za wysoko Mateusz ta piłka, pak po strzale Mateusza Madzi doszedł, często dochodzi do tych akcji stoper zespołu Rekordu Bielsko-Biała. I teraz mamy już za moment korektę. Kasprzyk to napastnik, Dawid Kasprzyk, zawodnik mający za sobą występy w pierwszej lidze w barwach GKS-u Tychy. No i pytanie, czy 1-1 za Marcina Wróbla? Nie, zawodnik... z numerem 18, tak? Czyli Kasprzak schodzi, Kasprzyk wchodzi. Czy to będzie diametralna zmiana gry, czy tylko jedna literka w nazwisku? To jedna literka, która może spowodować różnicę. Tak jest. A więc notujemy. Dawid Kasprzyk, numer 23. Jedna bramka w tym sezonie w rozgrywkach trzeciej ligi. Na pewno też... nie boję się tego powiedzieć, troszkę więcej oczekiwano po tym zawodniku, który, tak jak mówiłem, miał za sobą występy w pierwszej lidze w barwach ekipy tyskiego klubu. Wiele też spotkań w czwartoligowych rezerwach, wiele spotkań naprawdę, w których był skuteczny, w których pokazywał się z dobrej strony jako taka typowa dziewiątka. Natomiast jeszcze w Rekordzie na pewno nie pokazał tych swoich umiejętności. Kiklajsz chciał tym jednym ruchem wywalczyć rzut rożny, no bo tylko tyle mógł z tej akcji zyskać napastnik Rekordu. Teraz Pranica, Tomasz Pranica, on też dobrze czuje się w dryblingu. Gdyby tam był rykoszet mocniejszy, mogły być problemy dla Żertki. A proszę zauważyć, z jaką determinacją i agresywnością zawodnicy Górnika zabrali piłkę Tomkowi Nowakowi, tak? Dwóch zawodników doskoczyło od razu do niego i no, był tutaj bez szans, ale to są właśnie ten... W tym elemencie akurat dzisiaj Górnik nieco góruje. Wiesz co, wydaje mi się, że też trener Piotr Gierczak doskonale wie, że takim nie tylko napędem zespołu Rekordu, tak, ale tak. też
Tym, który kieruje prędkościami akcji, jest właśnie Tomasz Nowak i na nim skupili swoją uwagę zawodnicy Górnika Zabrze, podwajając, potrajając w niektórych momentach. Branica, dokaz, przepraszam, do oczywiście Kiklajsza, przerywa to Pańkowski. No, przed momentem fajnie próbował rozwiązać tę sytuację Bartek Twardkowski, no, ale też w trudnej sytuacji był Kamil Żołna. No, na pewno to rozwiązanie tutaj, nie wiem, dryblingu albo wejścia między dwóch zawodników było no, trudne. Kikla, Śliszka, to ci, tak jak mówiliśmy, zawodnicy z doświadczeniem ekstraklasowym. Teraz gramy dalej. Chociaż podnosi się teraz Żołna, piłka nie trafiła przed momentem do Marcina Wróbla. To jest bardzo ryzykowne, złe podanie Twarkowskiego. Łapią się za głowy pewnie kibice i nie tylko oni w tym momencie. No to taki obrazek dzisiaj w tym meczu występujący, tak po odbiorze piłki. Chcielibyśmy, żeby ci zawodnicy zagrywali ją może bardziej do przodu, tak do tych zawodników, którzy mogą stworzyć zagrożenie albo na wolne pole, w wolną przestrzeń, a nie wiedzieć czemu dzisiaj troszeczkę tych zagrań do tyłu, no na pewno nie pcha tej gry ofensywnej drużyny rekordu do przodu, no i tym samym tej sytuacji bramkowych jest mniej. Popatrzmy, Tomasz Pranica wypuszcza w bój Kiklajsza, ten jeszcze do środka, próbował to wszystko finalizować napastnik Górnika. Nie skończyło się to jednak bramką dla ekipy rezerw drużyny Zabrza. Dzisiaj pierwsza drużyna Górnika także rozgrywa swoje spotkanie. Myślę, że fani już czekają na 17:30 i mecz z Zagłębiem Lubin. Pranica to jest naprawdę dobry fragment, przepraszam, Liszka teraz w tym ataku, żółta kartka dla Żołny, to trzeba teraz odnotować. Dobry fragment i Liszki, i Pranicy w tej drugiej części meczu. A groźnie wyglądają te dwójkowe, trójkowe kombinacje w grze ofensywnej w polu bramkowym rekordu. No i niedobrze to wróży, jeśli chodzi o zespół rekordu na dalszą część, bo naprawdę rozpędzają się te i z coraz to większym polotem pod bramką rekordu zachowują się zawodnicy Górnika. Numer 19, więc Szkudlarek będzie znów egzekwował ten stały fragment gry, lewa noga, więc pewnie mocne dośrodkowanie. Popatrzmy, też za mocno, za wysoko, nie wiem, czy tam jakaś żyła wodna z tej strony je płynie przez ten fragment boiska rekordu bielsko-biała, bo ani w pierwszej połowie gracze rekordu, ani w tej drugiej, jak na razie zawodnicy Górnika nie potrafią mocno, celnie dośrodkować do swoich ofensywnych graczy. No to dzisiaj z tymi dośrodkowaniami faktycznie jakieś fatum i nad jedną i drugą drużyną, a to zawsze jest zastanawiające, jak z piłki stojącej tak właśnie. Można tutaj się na pewno o większą koncentrację i lepsze wykonanie wymagać od zawodników. Tomasz Nowak teraz spokojnie, jeszcze do tyłu, tutaj będą budowali akcję Mateusz Madzia z partnerami. Tomasz Nowak jednym podaniem chciał przyspieszyć ten atak. Teraz Kasprzyk do środka. To jest przewaga liczebna rekordu. Dobry pomysł był, ale to zagranie znów za mocne. Czy Marcin Wróbel utrzymał piłkę w boisku? Tak, tylko jak teraz dośrodkują gracze rekordu, to nie będzie tam miał kto sfinalizować. Mieli pretensje zawodnicy rekordu, że ręką zagrywał w polu karnym gracz zabrzeńskiego Górnika. Ale arbiter nie przerwał gry, za to teraz spieszy się graczom w białych strojach. Chcą już wznowić grę, chcą już wrócić do tego spotkania. No na pewno tutaj odważniejsza gra ze strony i Kamila Żołny, i Seweryna Caputy spowoduje, tak jak w każdym meczu rekordu, że będzie tych sytuacji więcej. I już widzimy, że Kamil na pewno, Żołna, coraz częściej biega do tych akcji ofensywnych i, no i liczymy na to, że to przyniesie efekt w grze. A Dawida Kasprzyka widzimy z przodu, ale nie na typowej pozycji numer 9. Ta jest zarezerwowana dla Marcina Wróbla, natomiast widzimy pracującego tego gracza w ofensywie. No myślę, że ciężko sprecyzować do końca jego pozycję na boisku. Tak gdzieś tam za plecami pewnie Wróbla ma operować w pewnych momentach, korzystając z tego, że on jako ten, nazwijmy go, piłkarski pivot przyjmie piłkę i będzie można z tej drugiej linii wejść i spróbować strzelić. Teraz sędzia przerywa
grę po tym ofensywnym wejściu zawodników rekordu. Tak, i to kolejny przykład zachowania, którego dzisiaj troszeczkę brakuje w grze rekordzistów, tak, wejścia gdzieś tych środkowych obrońców, to co lubi właśnie i Mateusz Madzia, i Konrad Kareta. Umią i potrafią to robić. Przepraszam, lubią i potrafią to robić. I to jest element zaskakujący na pewno i obym dzisiaj coraz więcej takich zagrań obserwowaliśmy na boisku. Stały fragment gry. Tak jest, 60. minuta spotkania, uniesiona ręka w górę zawodnika rekordu. To jest naturalnie Tomasz Nowak, który za moment pośle piłkę. Zobaczymy, czy tutaj nie ma, że jakiejś żywotnej. No właśnie, tak. Czy tutaj te dośrodkowania będą na takim poziomie, jak chcieliby zawodnicy rekordu. Jest dośrodkowanie, popatrzmy, piłka wydawało się, że już zmierza w kierunku bramki, trącona przez Wróbla. Jeszcze raz to sobie zobaczymy. Chyba mamy odgwizdane przewinienie, tak. No ale czy tutaj było przewinienie? Trudno mi to nawet korzystając z tej powtórki ocenić. A myślę, że sędzia Waliski na pewno by tego nie gwiznął. Uczepiłeś się arbitra, który zupełnie słusznie. Wali jest grać dalej. Tak, ale zobacz, sędzia Waliski futsalowy by tego nie gwiznął, a sędzia, jeśli chodzi o Walijczyków grających w piłkę, to też by pozwolił na zupełnie więcej, bo wiemy, jak gra się na Wyspach futbol. No myślę, że teraz troszkę zbyt wiele spokoju Mateusza Madzi przy rozegraniu tej akcji. Nadal obserwujemy bardzo aktywnych w odbiorze, w pressingu zawodników Górnika. Dokładnie to, o tym mówimy, którzy próbują czytać grę i, no i są troszkę dzisiaj konkretniejsi w tych zachowaniach. Na pewno to jest element, którym dzisiaj wyglądają dosyć dobrze. Pańkowski do środka, ale to jest cały czas granie w kierunku własnej bramki. No, i podwajany to był Tomek Nowak. Tak, patrz, to jest właśnie chyba ten element, o którym wspomnieliśmy, że naprawdę chcą go wyłączyć z gry za wszelką cenę, ale wtedy właśnie tacy gracze jak Twarkowski muszą wziąć ten ciężar gry bardziej na siebie, kiedy tylko otrzymają futbolówkę od tego doświadczonego gracza. Dośrodkowanie znów niecelne, są tam gracze Górnika. Tomasz Nowak. Szkoda tutaj, że w tej sytuacji Dawid nie chciał zakończyć tej akcji strzałem, bo myślę, że była ku temu sposobność. Tomasz Nowak. No, naprawdę to, tak jak wspomniałeś, wiele więcej oczekujemy od rekordu, biorąc pod uwagę, na jakim poziomie potrafili grać w tym sezonie. To nie jest ten rekord, którego znamy z poprzednich spotkań w tym sezonie. No jak widzimy, Górnik i w grze ofensywnej i defensywnej stosuje bardzo prosty środek taktyczny, tak, tam gdzie jest piłka, jest dwóch zawodników, jak spójrzmy, my mamy piłkę. Czy teraz nie pomylą się zawodnicy Górnika? Nie, tutaj absolutnie Winglarek nie pomylił się, zagrywając piłkę w kierunku Klaudiusza Mazura. No, dlatego przypomina mi się takie fajne powiedzenie, które w tym tygodniu usłyszałem, także piłka nożna jest dla piłkarzy, a taktyka jest dla taktyków. Też słyszałem to powiedzenie i trudno się z nim nie zgodzić. Słyszałem jeszcze jedno niedawno powiedzenie, że w piłce nożnej historia trwa tydzień od poprzedniego meczu do następnego. I tak jest też z perspektywy tego spotkania, że można zagrać przed tygodniem dobre spotkanie, ale tak naprawdę liczy się to tylko przez ten czas do kolejnego meczu, który zostaje w pamięci kibiców, trenerów. Oczywiście trzeba patrzeć często też szerzej, ale to jest najważniejsze, to co dzieje się tu i teraz. A tu i teraz mamy rzut rożny dla rekordu Bielsko-Biała. Nie było tam oczywiście mowy o rzucie karnym, tak przynajmniej z naszej dalekiej perspektywy wyglądała ta sytuacja. 64. minuta, krótko rozgrywają ten stały fragment gry. Tomasz Nowak, piłka dochodząca do bramki, bardzo gęsto tam od graczy w czarnych strojach. Co zrobi bramkarz rekordu? Bez problemów wyłapał tę piłkę. Tak. Przepraszam, oczywiście, bramkarz Górnika, Klaudiusz Mazur. No tak, też nawiązując do Twoich słów, bodajże Jurgen Klopp chyba powiedział, że mistrzem jesteś w niedzielę, ale w poniedziałek musisz się starać, żeby to mistrzostwo obronić.
Mamy dzisiaj taki kącik złotych myśli, korzystając z tego, że ten mecz jak na razie w tej drugiej części no nie daje nam tyle powodów do emocji, do tego, aby wyłącznie skupić się na tej boiskowej rywalizacji. Świetnie teraz zostawił piłkę w środku pola zawodnik rekordu. Jest żołna, ale pędzi co sił w nogach gracz Górnika Zabrze. Był właśnie zdobywca bramki Szkudlarek i z powodzeniem przejął tę piłkę. Pokazał, gdzie chce zagrać teraz Liszka, no ale tam na pewno nie mogło być w tak krótkim czasie żadnego z graczy zabrzeńskiego klubu. No, wspomniałem już o tym, że Kamil Żołna ma na pewno ochotę do gry tej ofensywnej i trzeba tych rozwiązań szukać w grze. No, nawet jego obecność w tych wysokich strefach boiska tak powoduje, że obraz gry się zmienia na korzyść rekordu. Próbował Szczepan Mucha dogrywać do Tomasza Nowaka. Patrzymy, co dzieje się na innych trzecioligowych stadionach. Kilka spotkań już się rozpoczęło, ale nie ma bramek ani w Tarnowskich Górach, gdzie swoje mecze rozgrywają liderzy z Goczałkowic, ani w Brzegu, gdzie gra Piast Żmigród, ani też w Gaci, gdzie pojechał zespół Polonii Bytom. Także na cztery rozgrywane spotkania jak na razie jedna bramka, którą szczęście mieliśmy oglądać my. No, nieszczęście oczywiście dla tych, którzy wspierają rekord, ale może teraz to się odwróci. Dawid Kasprzyk, to mogła być jego akcja. Bardzo wolno zbierał się, mam wrażenie, do tej akcji, do tego sprintu tak naprawdę napastnik rekordu Bielsko-Biało. No, bardzo dobra okazja do zdobycia tutaj bramki. No, tak jak mówimy, cały czas gdzieś w tej grze ofensywnej brak takiej determinacji, zdecydowania ze strony zawodników i to jest warunek konieczny, żeby to zagrożenie stwarzać na tym. Bezwzględny i absolutnie się z tym zgadzam. Teraz faulowany zawodnik rekordu z numerem 7, Arsen Hros, Ukrainiec w zespole Górnika. No, wspomniałeś o tych meczach dzisiejszych, tak? Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała pasa Polonii Bytom, tak? Bo to w tej chwili zespół, który wygrał ostatnie 5 swoich spotkań, no i sukcesywnie, stopniowo tak pnie się w górę tabeli i na pewno to pokazuje, że no, chcą się włączyć o czołowe lokaty. Rzut wolny, teraz dobre dośrodkowanie, jednak z tej strony da się też zagrać piłkę niebezpieczniej. Liszka. A nie Liszka, tutaj jednak mają szansę wyjść także zawodnicy rekordu. Nie może się pomylić teraz Klaudiusz Mazur. Kto zbierze tę drugą piłkę? Zbierają zawodnicy Górnika Zabrze. Kiklajsz lubi grać z Liszką. Widać, że są takie trójki, jak chociażby w Górniku Kiklajsz, Liszka i Pranica, którzy często wymieniają tę piłkę między sobą. Szkudlarek. Tak, a za to w drużynie rekordu to taki stały blok defensywny, obronny, tak, który widzimy w tym sezonie, to Pańkowski, Kareta, Żołna i Caputa. Zgadza się. Nie wiem, czy tutaj... A nie, myślałem, że będzie napomnienie, ale widać, sędzia smaczny jest dzisiaj nastawiony pozytywnie do tego. Tak jest, daje też pograć zawodnikom. Zresztą nie ma takich sytuacji, które pokazywałyby, że ten mecz jest na wysokim tętnie, jeśli chodzi o temperaturę. Taką można powiedzieć, że spokojnie mógłby to posędziować z Malty. Tak, mając taki przekaz, jaki my mamy, i doskonały sygnał, tak można skupić się na niuansach tego spotkania. Znów ruszają Górnicy, to wstrzelenie piłki już za mocno sięgnie Peter Juritka, który w tej drugiej części mniej aktywny niż w pierwszych 45 minutach. 69. minuta spotkania, no jeżeli rekord myśli tutaj o dobrym wyniku, to już jest najwyższy czas, żeby stwarzać sobie więcej sytuacji pod bramką Klaudiusza Mazura. I znowu widzimy, obserwujemy skuteczny odbiór Górników. Tak, bardzo krótko utrzymują się przy piłce zawodnicy Dariusza Mrucka w tym spotkaniu. Jest podanie w kierunku Kiklajsza, bez najmniejszych problemów Krzysztof Żertka. Fajnie Bartek Bartkowski skontrolował przestrzeń za sobą, tylko to, co mówimy, no znowu nam tutaj brak zagrania do przodu, które pozwoli na jakiś element zaskoczenia. Każda piłka powrotna daje czas przeciwnikom na to, żeby wypełnić swoją strefę obronną, zasekurować, przesunąć się.
Mówiliśmy o tych zawodnikach nieobecnych w zespole rekordu, ale jeszcze nie wspomnieliśmy, że są inni, których dzisiaj brakuje. Brakuje Wróblewskiego, też Szymona, który często z dobrej strony pokazywał się, nawet strzelając bramkę właśnie z ekipą z Goczałkowic. Także tutaj tego gracza też dzisiaj na pewno nie zobaczymy. No i Szumery, który od dłuższego czasu leczy kontuzję, to oczywiście goalkeeper zespołu rekordu Bielsko-Biała. No na pewno Kuba Szumera jeszcze nie będzie przez dłuższy czas gotowy i go nie zobaczymy, ale myślę, że Wróblewski jeszcze da znać o sobie w tej rundzie. A przypominam, zostały nam 3 spotkania do zakończenia. To jest w zasadzie, nie wiem czy... Popatrzmy, Tomasz Nowak, 71. minuta, jest zgranie, okazja na strzał, nieczysto trafia w piłkę Seweryn Caputa, nie ma spalonego, jeszcze Wróbel, ale kiedy on dośrodkowuje, to kto tam ma zamykać tę akcję? Szczepan Mucha. Jeszcze raz Szczepan Mucha, zagranie do bramki, ta piłka na poprzeczce, przeszkodzili sobie gracze rekordu teraz, a to mogło być wyrównanie. Pańkowski i Marcin Wróbel, zobaczmy jeszcze raz, tutaj ta piłka trafiła w poprzeczkę, no i to była stuprocentowa okazja do tego, aby doprowadzić do wyrównania. No tak, czy Pańkowski faulował Wróbla, czy Wróbel Pańkowskiego, to już nieistotne w tej sytuacji, no na pewno wyśmienita okazja. Słowo klucz komunikacja. Powiedz moja, krzyknij, wejdź w tą piłkę i nie zastanawiaj się, co zrobi twój partner. Tylko tutaj, no właśnie, trzeba sobie jasno określić, kto ma lepszą okazję do tego, żeby po prostu przyłożyć głowę. Tutaj nie trzeba było wiele. Ta piłka była 50 centymetrów od bramki rywala. Ja nie będę tu używał sformułowania czeskiego, którego bardzo nie lubię. No, szkoda tutaj jest no tak. Adekwatnym słowem do tego, no ale... Cóż, gramy dalej, 20 minut mniej więcej gry jeszcze przed nami, jeszcze będą okazje na pewno w tym spotkaniu, może nie tak dobre już, ale na pewno jeszcze będziemy oglądać ciekawe zagrania na stadionie przy ulicy Startowej w Bielsku. Out dla Górnika Zabrze na wysokości pola karnego rekordzistów, Kiklajsz. No, w poprzedniej sytuacji ofensywnej rekordu, no myślę, że zabrakło tutaj więcej zdecydowania ze strony Seweryna Caputy, który miał faktycznie... teraz musiał wyjść z bramki Żertka, przerwał ten atak Górnika Zabrze. Możesz wrócić do swojej myśli? Myślę, że Seweryn mógł, a nawet powinien się tutaj pokusić o decyzję ze strzałem i to by na pewno było też dużym zagrożeniem. Kasprzyk. Do środka. Jeszcze raz zawodnik, który pojawił się nam na boisku w drugiej części gry. Wybijają obrońcy zabrzańskiego Górnika. Oj, teraz bardzo mocno wszedł w rywala, tak, ale zdecydowanie, ale był faul. Tutaj akurat muszę się zgodzić z arbitrem z mojej perspektywy. No mocno jednak w zawodnika Górnika Zabrze wszedł teraz Dawid Kasprzyk, no i leży na boisku Szkudlarek. A takiej właśnie agresywności, zdecydowania w grze mi brakuje dzisiaj po stronie rekordzistów. Myślę, że nawet tutaj choć no, pewnie w lidze angielskiej jest grać dalej, tak jak wspomniałem, no, to dzisiaj no, może na pograniczu faulu, ale właśnie takich zachowań dzisiaj trochę za mało ze strony zawodników z rekordu i na pewno muszą powalczyć o ten dzisiejszy wynik. Zdecydowanie tak, widzimy, że chyba będzie korekta w zespole Górnika Zabrze. Mam wrażenie, że Liszka nie, jednak zajmuje swoją pozycję na lewej stronie pomocy, przesuwani są przez stopera Zabrzan do przodu partnerzy z boiska. Niedokładne to zagranie, powalczył o piłkę Pranica. Jeszcze próbują utrzymać ją przed polem karnym rekordu gracze Górnika. Ale widzimy, że tutaj zachowanie takie taktyczne zespołu Zabrze, nawet wiedząc, że piłka będzie za długim zagraniem skierowana na połowę przeciwników, tam już 3 zawodników jest przygotowany na odzyskanie tej piłki. To na pewno taki element dzisiaj zawodnicy Zabrza nie kombinują, tylko skutecznie przesuwają te akcje coraz wyżej, coraz dalej od swojej bramki.
popatrzmy. Teraz piłka zagrana do przodu. Marcin Wróbel, on sporo dzisiaj się napracuje, ale no nie tylko tak, jak chciałby tego napastnik. Mało tych piłek w polu karnym, więcej takich gdzieś właśnie w oddaleniu od szesnastki, kiedy musi sam sobie te pozycje wywalczyć. Popatrzmy, teraz jest zagrana piłka za plecy obrońców zabrzeńskiego klubu. Natomiast no też wyszedł dobrze z bramki w tym momencie Klaudiusz Mazur. No i ponownie widzimy długie zagranie i, no i próba odzyskania piłki, skuteczna jak widzimy. Krzysztof Kiklajsz z lewej strony chce minąć Pańkowskiego, świetna interwencja stopera rekordu, ale właśnie druga część tej akcji już fatalna, ze szczęściem jednak rekord. Kasprzyk chyba za szybko zdecydował się na to dogranie, moim zdaniem jeszcze mógł 2-3 metry, a może troszkę więcej nawet podprowadzić piłkę i skorzystać z tej przewagi liczebnej, którą mieli Zabrzanie z przodu w tej trzeciej tercji, można powiedzieć, boiska. Tak, tym bardziej, że otworzyła się cała przestrzeń w środku boiska, można było spokojnie wprowadzić tą piłkę i pociągnąć akcję do przodu. Poczekać na zachowanie zawodników w linii obrony Zabrzan i wtedy zdecydować się na jakieś rozwiązanie. Stały fragment gry. Tak, kolejny raz z takiej opcji będą mogli skorzystać zawodnicy trenera Dariusza Mrózka. Nieco dalej teraz od bramki Klaudiusza Mazura, więc pewnie trudno będzie pokusić się o takie bezpośrednie wstrzelenie piłki w szesnastkę. Też widzę, że no nie wykazują takiej ruchliwości zawodnicy w białych strojach, ale znów można było coś z tego zrobić. Nie trafił w piłkę po prostu Mateusz Madzia. No na pewno ten element dzisiaj w grze nie wygląda dobrze. Te dośrodkowania nie są, nie spełniają swojej roli dzisiaj. Tym bardziej, że bardzo często mamy taką sytuację, że zawodnik z pozycji numer 9 schodzi w boczne sektory, no i tam no nie ten zawodnik jest w strefie finalizacji. Dobrze, teraz zgasił piłkę do ziemi Twarkowski. No i to właśnie Bartek pokazuje zupełnie inne zachowanie, tak przez momentem, tak zdobywa teraz pokazuje się Tomasz Nowak, faulowany. To była dobra akcja, było tam sporo miejsca. Z lewej strony jeszcze była opcja do grania do Szczepana Muchy. Faulowany Tomasz Nowak, no tutaj ma chyba pretensję o to, że arbiter rywalowi nie pokazał żółtej kartki, ale będzie rzut wolny z takiego miejsca, gdzie będzie można pokusić się o to, co zrobili Zabrzanie w pierwszej połowie. No i właśnie na potwierdzenie moich słów, właśnie takie zachowanie zawodników, przyjęcie piłki w kierunku gry, chęć zdobywania wolnej przestrzeni, no powoduje od razu zagrożenie. No i to ten stały fragment, rzut wolny jest tego przykładem. No to popatrzmy, 78. minuta spotkania, dobry czas, aby wyrównać rezultat tego spotkania. Tomasz Nowak. No jestem ciekaw, czy tutaj słońce tak będzie jakimś utrudnieniem dla interwencji bramkarza. Tomasz Nowak, 6 bramek w tym sezonie. Jest okazja na 7. Liczny mur zawodników Górnika. Nowak strzela, jednak chciał zaskoczyć płaskim strzałem. Chyba celowo w te miejsca, gdzie stoją gracze rekordu, ale nie udało się tej dobrej okazji zamienić na celny strzał w kierunku bramki Klaudiusza Mazura. Tak, chyba Tomek zauważył, że zespół Zabrza nie stosuje wariantu krokodyla, więc starał się piłkę gdzieś tam zagrać w dolne sektory, ale też chyba wydaje się, że to zagranie mogło być nieco mocniejsze. Kiedy rozmawiałem przed tym spotkaniem z Tadeuszem Paluchem, więc człowiekiem odpowiedzialnym za wszystkie kwestie medialne ze strony rekordu, mówił, że zawodnicy Górnika dopiero pojawili się na stadionie, a było już po godzinie 12, więc można powiedzieć, że niemal w ostatniej chwili wyszli na rozgrzewkę gracze Górnika, ale też nie było tego widać w początkowych fragmentach tego spotkania, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie dojechali na ten mecz, a teraz Wróbel wsadził tam głowę jednak zawodnik Górnika, przeszkadzając napastnikowi rekordu w oddaniu strzału. No, wsadził głowę tam, gdzie niektórzy baliby się wsadzić nogę, ale dobra interwencja drużyny Piotra Gierczaka. Tak, ale też bardzo fajne zachowanie Marcina Wróbla, który do końca starał się wywierać presję na tego zawodnika, który odebrał mu piłkę, no i
spowodował, że nadal piłka jest w strefie ofensywnej jego zespołu. I pozostanie. I pozostanie. Bo tutaj Madzia jednak wycofuje do Pańkowskiego. No i znów ta, wiesz, ta jakość podania, zawsze o tym mówię, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, że są takie dwa elementy, które pokazują nam poziom wyszkolenia technicznego zawodnika. Pierwszy dotyk, przyjęcie piłki, a druga rzecz, jakość podania. Kiedy jest one mocne, silne, to można zrobić coś groźnego. No i też tempo akcji jest oczywiście szybsze. Tomasz Nowak, dośrodkowanie, miał kłopoty Mazur, ale wyłapuje tę piłkę, a jednak no, nie była ona znów dostarczona tam, gdzie stał Marcin Wróbel. No i cały czas obserwujemy w zachowaniach obronnych drużyny Zabrza ten element ataku na zawodnika z piłką i asekuracji i podwajania tej sytuacji. No, to jest takie kluczowe dzisiaj, że oni wierzą, że tam, gdzie jest piłka, tam musi być większa ilość zawodników, przewaga po ich stronie. Jest Górnik, próbuje Liszka. Mówiliśmy, że też Górnik no, potrafi tych młodych graczy wprowadzać do gry. Tam szefem akademii jest Łukasz Milik, a więc brat doskonale znanego gracza Marsylii, reprezentanta Polski, który buduje tę akademię już od dłuższego czasu i też ten scouting, jeśli chodzi o pozostałe regiony, jest na wysokim poziomie w Górniku. Często gracze chociażby z Podkarpacia trafiają pod skrzydła ekipy z Górnego Śląska. A teraz mamy kolejną zmianę. Za moment pojawi się na boisku Kowalczyk. No, bardzo szybko chciał na nie wejść. Zobaczymy, czy te chęci przełożą się na dobrą grę rekordów. Drugi raz zatrzymany przez arbitra, ale teraz już może pojawić się na placu gry, a więc mamy Kowalczyka. To trudno nam teraz z perspektywy Malty określić, kto opuścił boisko. Myślę, że to był Bartek Twarkowski. Ale mógł to być Twarkowski, którego nie widzimy. Jest Tomasz Nowak w środku pola, więc pewnie tutaj po prostu pozycjami. To jednak nie był Bartek Twarkowski. Za moment spróbujemy to ustalić. Popatrzmy, jest dośrodkowanie. Żołna wybija piłkę. Szczepan Mucha opuścił. Tym zawodnikiem, który już zapewne zajął miejsce na ławce. Zapewne na jego pozycję powędrował Bartek Twarkowski, a Kowalczyk zajmie pozycję w środku pola. Tomasz Nowak zatrzymywany nieprzepisowo. Tak właśnie widzimy Twarkowskiego już na lewej stronie boiska. Tomasz Nowak za moment znów będzie dośrodkowywał, więc ci, którzy potrafią znaleźć się w polu karnym, jak Kareta, jak Madzia, już wędrują w szesnastkę. Bartek Twarkowski to taki typ zawodnika, którego, no, jak to mówią trenerzy, gdzie nie postawisz obok szatni, w bramce, to on będzie grał. Tomasz Nowak na bliższy słupek. No na pewno nie tak powinno być rozegrany ten stały fragment gry. Mówiliśmy, jak piłka stoi, to trzeba naprawdę skupić się na tym, żeby dobrze dograć do partnerów, dać im szansę, a nie żeby piłka zatrzymała się na pierwszym graczu rywali. Ma ochotę do gry także Dariusz Mruzek, widać, może większą niż niektórzy gracze, których oglądamy dzisiaj na murawie. No tak, coś dzisiaj ten element dośrodkowań nie funkcjonuje cały czas, no ale to mamy 83. minutę i chcielibyśmy, żeby ten obraz gry się zmienił, ale może będzie jakieś kluczowe jedno dośrodkowanie, które zamienią na bramkę. Próbujmy. No teraz prostymi środkami. Czasami jak nie da się koronkowo wytworzyć sobie tej sytuacji bramkowej, to może warto poszukać, ale oczywiście nie za często takiego dogrania gdzieś tam z pominięciem drugiej linii. Wybija teraz piłkę zawodnik Górnika Zabrze, jest tam w środku Okaj. Górnika nie ma w ostatnich fragmentach, jeśli chodzi o grę ofensywną. Rekord no jest tym zespołem, który nadaje tempo gry, natomiast nie ma konkretów, nie ma strzałów, po których powiedzieliśmy, że było bardzo blisko do prowadzenia, do wyrównania. No tak, i tutaj chyba muszę podważyć słowa, które powiedziałem, że piłka nożna jest dla piłkarza, taktyka dla taktyków, bo bardzo dobre taktyczne zachowanie zespołu Zabrza. Widzą, co się dzieje i chyba jeszcze zdradził, od kogo usłyszałeś te słowa, bo wiem, że pojawiają się tutaj często w ekipie futsalowej. Myślę, że autor będzie znany i rozpoznany także. Ja powiem, że zdradzając kulisy naszej transmisji, że no nieczęsto się zdarza, żeby bezpośrednio w naszym studiu przysłuchiwali nam się zawodnicy, którzy zdobywają bramki w Lidze Mistrzów, a takich tutaj mamy, bo jest i
Michał Kubik i Łukasz Biel. Pozdrawiamy serdecznie. Wiemy, że jesteśmy bacznie słuchani, więc nie możemy się pomylić. Tutaj oprócz tego, że słuchają nas kibice Rekordu i Górnika Zabrze. No i mamy taki fragment gry w tej chwili, gdzie no, prostymi środkami, tak, poprzez dośrodkowania, długie zagrania starają się no, w zasadzie tylko drużyna Rekordu przenieść piłkę na pod bramkę przeciwników, no i tam liczą na skuteczność gry w powietrzu Marcina Wróbla. I to jest myślę element dzisiaj, którego trzeba wykorzystać. A zdarzają się takie sytuacje, gdzie właśnie Marcin musi schodzić w boczne sektory i, no i tej piłki nie ma komu tam zagrać w tą strefę podbramkową. 85. minuta spotkania. Wciąż Górnik prowadzi 1-0 po bramce Szkudlarka z rzutu wolnego, kiedy to lewą nogą strzelił na bramkę Rzepki dość precyzyjnie, blisko słupka. Natomiast patrzę sobie też na wyniki na innych obiektach trzecioligowych i wciąż to tylko my mamy to szczęście, że oglądaliśmy bramkę, bo w pozostałych spotkaniach jak na razie 0-0. Rekord. Może teraz Kasprzyk miał trochę miejsca, jednak jeszcze rozgrywają te akcje. Jest szał, ależ blisko teraz był wyrównania Wróbel po tym zagraniu Twarkowskiego, ale chyba jeszcze ta piłka odbita myślę, przez tutaj jednego była z graczy. Interwencja obrońcy bardziej. Popatrzmy. Tak jest, no wydawało się, że Wróbel, ale tutaj świetnie zachował się zawodnik Górnika Zabrze. Kluczowa interwencja w tej akcji, no i popatrzmy, to byłaby naprawdę stuprocentowa okazja. Czy Rekord pójdzie za ciosem, czy znów stworzą groźną okazję? No i chyba taki obraz meczu będzie przebiegał do końca. Popatrzmy, jest zgrana piłka, znów dobrze stoperzy Górnika i sędzia decyduje, że tutaj przewinił jednak gracz Rekordu Bielsko-Biała. Leży na murawie jeden z piłkarzy zabrzańskiego Górnika. No, myślę, że mógł się tutaj zachować nieco odpowiedzialnie zawodnik Rekordu. Przecież miał przeciwnika ustawionego tyłem do gry. Musiał tą piłkę wybijać albo skierować pod swoją bramkę, no ale tutaj... Mamy zmianę w zespole zabrzańskiego Górnika. Jakub Kamiński wejdzie za moment na plac gry, ale no nie mylić z Jakubem Kamińskim z Lecha Poznań. Młody gracz Górnika, rocznik 2003, za moment zmieni zawodnika z numerem 14, a więc Jakuba Okaja. Jeśli chodzi o Okaja, to można powiedzieć, że było ok, ale nie było zbyt wielu okazji też, aby ten zawodnik tutaj został przez nas zapamiętany. Jedna ta szansa, kiedy ładnie Pranica z Kiklajszem rozgrywali piłkę w polu karnym, powinien ją zamienić na bramkę i powinien to być gol na 2-0 dla Górnika Zabrze. No, myślę, że Górnik w tej końcowej fragmencie gry nastawił się na utrzymanie wyniku. No i zobaczymy, czy to się wszystko powiedzie, a zostało nam planowe 3 minuty. Zobaczymy, czy tym razem arbiter coś nam dorzuci. No myślę, że tą minutę, dwie co najmniej dłużej będziemy oglądali rywalizację Rekordu z Górnikiem. Piłka znów na Wróbla, no ale nawet gdyby on zdołał ją przejąć, to była trudna pozycja do tego, aby coś dobrego zrobić dla Rekordu w tej akcji. Proszę zobaczyć, Kiklaś, teraz myli się Kowalczyk, podchodzi nieco bliżej gry Juritka. No kto właśnie potrafi zrobić Krzysztof Kiklaś, tak jak wspomniałem, gracz, który ma za sobą też występy w piłkarskiej ekstraklasie. No, na pewno jest to dzisiaj trudne spotkanie dla zawodników z Bielska. Nie klei się ta gra dzisiaj tak, jak to potrafi ten zespół. Nie ma tego rytmu. Oj, teraz grze, no i stąd... nie odgwizdał faulu arbiter, bo myślałem, że tutaj jednak przerwie grę po tym wejściu Jakuba Kamińskiego, który no, dopiero co pojawił nam się na boisku. No stąd, kończąc wątek, ciężko taką płynność i zachowania w grze, które no, są w stanie po prostu zamienić na bramkę. No i myślę, że ta gra jest taka rwana, szarpana, nie, bez płynności. No ale takie mecze też się zdarzają. No,
właśnie, ale takie mecze też trzeba rozstrzygać, kiedy ma się ku temu okazję. W takich meczach czasami mówi się, że robi się awans, kiedy nie idzie, właśnie kiedy ta gra nie układa się, kiedy wynik nie jest najlepszy, a jednak odwracając losy takiej rywalizacji, no myślę, że rekord teraz myśli już przynajmniej o remisie, o tym, żeby zdobyć tę jedną bramkę i zakończyć ten mecz z jednym punktem, bo tak z przebiegu tej rywalizacji to tak naprawdę Górnik oprócz tych sytuacji dwóch, o których mówiliśmy, nie miał zbyt wielu szans na zdobycie bramki. Tak, już obserwujemy Mateusz Madzia cały czas ustawiony już w polu bramkowym przeciwników i oczekuje na te dośrodkowania, no, które jednak jak widzimy z przebiegu całego meczu no, nie przynoszą na razie efektu. Są bramki na innych stadionach. Piast Żmigrów prowadzi ze Stalą Brzeg, natomiast Polonia Bytom zdobyła bramkę w Gaci i też już jest na prowadzeniu. A zdobywcą były gracz rekordu, Daniel Iwanek. Także wszystko nam się tutaj zawiązuje wokół rekordu. Oczywiście na Malcie jest tutaj z nami brat Daniela, Krzysztof Iwanek, więc pewnie szczęśliwy, że brat wpisał się na listę strzelców bytomskiej Polonii. Tak, rekordziści strzelają. Czekamy tylko na tych rekordzistów na rekordzie. Dokładnie tak. Dawid Kasprzyk znów. Proszę, bardzo trudna sytuacja. Tutaj podwojony, potrojony nawet tutaj w bocznym sektorze boiska. Kowalczyk, troszkę szybciej trzeba teraz grać, starać się jak jest możliwość na jeden kontakt, żeby jak najszybciej przenieść ciężar gry pod bramkę rywala. Tomasz Nowak jest do grania. Kasprzyk, no chyba w pierwszej fazie powinien już podchodzić do tego dośrodkowania, nie puszczać tej piłki, no bo była właśnie szansa, że wyjdzie ona za linię końcową boiska. Tak się też stało. No to jest kwestia podjęcie odpowiedniej decyzji w odpowiedniej sekundzie. Ja wiem, że nam się to może łatwo mówi tutaj z perspektywy wygodnych foteli, ale no cóż, w tej sytuacji można to było rozwiązać lepiej. No bardzo trudno zaskoczyć tutaj drużynę Zabrza. No, są ustawieni w swojej strefie obronnej, czekają na te piłki dośrodkowane gdzieś, a jeszcze jak one są wykonywane w takim tempie, z taką siłą, to są po prostu na nie Daniel Liszka. 16 spotkań w piłkarskiej ekstraklasie tego gracza, tak jak wspomniałem, jest tego doświadczenia trochę więcej, ale w zespole Górnika, jeśli chodzi o rozłożenie tego doświadczenia na kilku zawodników, bo jak wiemy, Tomasz Nowak ma tych spotkań znacznie więcej, natomiast dzisiaj no nie przełożyło się to na dobrą grę rekordzistów. Może teraz. Nie wiem, ile arbiter doliczył. Niestety nie mieliśmy takiej informacji, nie widzieliśmy arbitra pokazujących cokolwiek na palcach, no ale nie mogą sobie sami takich problemów robić też rekordziści, jeżeli chcemy tutaj o coś jeszcze powalczyć. Ta piłka wstrzelona oczywiście, że teraz padnie na murawę Klaudiusz Mazur, kradnąc, mówiąc kolokwialnie, kolejne sekundy w tym spotkaniu. No myślę, że tutaj jeszcze potrwa mecz, może 2-3 minuty i warto jeszcze coś tutaj zmienić. Piłka w rękach Krzysztofa Żertki. Tutaj już trzeba grać szybko, prostymi środkami, próbować właśnie tę piłkę przetransportować do przodu. Wróbel, ale nie wygrywa tych pojedynków też dzisiaj napastnik rekordu. Tyle, ile życzyłby sobie tego na pewno trener Dariusz Mruzek. Pranica i to jest ostatni gwizdek sędziego w tym spotkaniu. Rekord Bielsko-Biała dość nieoczekiwanie przegrywa przed własną publicznością 0-1 z przebiegu meczu. Jesteśmy może zaskoczeni tym wynikiem, no ale co są takie mecze, kiedy tych sytuacji dużo nie ma, tą jedną kluczową trzeba wykorzystać. Zrobił to Dawid Szkudlarek, świetnie strzelając z rzutu wolnego, no i rekord jest dzisiaj niepocieszony. Tak, na pewno. To nie był udany mecz dla zawodników z Bielska i oni pewnie wiedzą, w jakiej są sytuacji, ale to mamy sezon, zamykamy sezon za 3 spotkania i myślę, że to takich meczy no, nie powinny się zdarzać, ale będą. No, taka jest rzeczywistość, że nie da się całego sezonu ciągnąć po prostu w jednakowym rytmie. Ale my na razie zapominamy o tym meczu trzecioligowym. Fanów Bielskiego Klubu jeszcze czekają dzisiaj emocje związane z Ligą Mistrzów. My zapraszamy bardzo gorąco na godzinę 20. Tu, gdzie jesteśmy, na Malcie. Ostatni mecz w rozgrywkach Champions League rekordu. No niestety wiemy też, że futsaliści też nie zdołali wywalczyć awansu do main round, ale warto zobaczyć
dzisiaj ten mecz z Luxolem St. Andrews, jak na tle Maltańczyków będą wyglądali mistrzowie Polski. Radość zawodników Górnika. My z perspektywy rekordu mamy nadzieję, że dzisiaj też będzie radość w rekordzie, ale po meczu futsalowym, skoro nie udało się na boisku trzecioligowym. To tyle, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą transmisję. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Za ten mecz dziękuję. Bogusław Matloch. Rafał Kędzior. Do zobaczenia i do usłyszenia.